Szanowni Państwo, jest mi niezwykle miło wszystkich Państwa powitać na, można powiedzieć, inauguracji 49. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Zgodnie z tradycją rozpoczynamy konferencją, bo jak Państwo wiecie, jest to jedyna tego typu impreza w Polsce i ona ma bardzo wiele różnorodnych wymiarów i jednym z takich bardzo istotnych elementów tego wydarzenia są nasze spotkania naukowe, tych, którzy zajmują się i zawodowo, ale także hobbystycznie, w sensie umiłowania kulturą ludową i chcieliby to zgłębiać, rozwijać, badać także pod kątem naukowym. Bardzo serdecznie witam naszych szanownych prelegentów, a już teraz głos oddaję, można by rzec, nestorowi tutaj naszych spotkań i wcale nie chodzi o wiek, proszę Państwa, tylko o ogromne doświadczenie i wielką wiedzę, które poprzez swoje lata pracy zgromadził, a więc pan profesor Jan Adamowski. Witam serdecznie, przekazuję głos panu profesorowi. Dziękuję bardzo i dziękuję także za tytuł, ale tutaj bardziej doświadczonych już widzę na sali, a jeszcze przybędą też dość bardziej doświadczeni niż ja, czyli jeszcze bardziej wieloletni uczestnicy samego festiwalu. No ale to no też już trochę tych festiwali tutaj zaliczyłem w różnych zresztą rolach. Faktycznie no, zawsze tak było od mojej pamięci przynajmniej, że otwarcie festiwalu to było związane z tym seminarium folklorystycznym. To tegoroczne seminarium trochę jest specyficzne, tak przynajmniej chcieliśmy zaplanować. No, po pierwsze 49, czyli za rok 50 festiwal, no zatem to szmat czasu, to jest jakaś cezura kulturowa, społeczna, samych wydarzeń festiwalowych, więc ta cezura no, jakoś generalnie skłania, tak nam się wydaje, czy winna skłaniać do pewnych refleksji. I w tym roku postanowiliśmy, otwierając właśnie to 50-lecie, postanowiliśmy w intencji przynajmniej naszej no bardziej pragmatycznie także potraktować to nasze spotkanie. 50 lat będzie tych wykonawców, wcale nie jest mniej. W tym roku pan Andrzej miał problem z nadmiarem zgłoszeń na przykład, więc festiwal dalej funkcjonuje, ale on oczywiście funkcjonuje w innym kontekście społeczno-kulturowym i tych przemian jest sporo, na tyle, że te przemiany też wpływają i muszą wpływać na sam festiwal, a także w pierwszej kolejności na współpracę różnych ludzi z tymi wykonawcami, z którymi mamy do czynienia także na festiwalowej estradzie, a na innych także estradach. Więc ta sytuacja no, skłoniła nas może do takiego dzisiejszego spotkania z ludźmi, którzy nie tylko teorią się zajmują, ale także mają długoletnie doświadczenie w pracy z różnymi grupami wykonawców. Może uda się z tego spotkania wynieść jakieś ogólniejsze spostrzeżenia, które nam ułatwią dalszy rozwój samego festiwalu, ale to festiwal jest tylko jakimś takim elementem wieńczącym to całe zjawisko folkloru scenicznego, prawda, ale nie tylko scenicznego, więc także może to mieć jakiś wpływ na funkcjonowanie tych różnych grup wykonawców w terenie. Zaprosiliśmy jako wstępnych referentów do wygłoszenia takich wstępów ludzi bardzo doświadczonych.
pierwszej kolejności jest to znana nam wszystkim pani Aleksandra Bogucka, znana z różnych powodów, ale także jako wieloletni nestor właśnie, nestor jurorów, oddaje ten tytuł w godne ręce. Później no, mamy także w programie wystąpienie dwójki osób, znaczy pani Bogucka oczywiście reprezentuje całą Polskę, ale w szczególności swoją góralszczyznę umiłowaną, czyli południe, natomiast mamy z północy reprezentantów w osobach pana Mirosława Nalaskowskiego i Józefa Murawskiego, to jest ta druga grupa, no i z innych regionów także mamy tutaj referenta kolejnego, pana Henryka Dumina. On reprezentuje, czy przynajmniej ogląda i współpracował wiele lat z tymi zespołami reprezentującymi folklor grup przesiedleńczych na przykład, ale nie tylko. Więc mamy bardzo dobre grono prelegentów i w pierwszej kolejności właśnie będę prosił o wystąpienia ich, a później przewidujemy dyskusję. Przy czym po wystąpieniu pani Aleksandry Boguckiej i tej dwójki Nalaskowski-Murawski przewidujemy też przerwę na kawę. Kawa na parterze z tyłu za schodami, jeżeli to było zrozumiałe, co przeczytałem. Na parterze z tyłu za schodami. Po tych dwóch wystąpieniach. Tyle to jest przekaz od informatorów. No, zidentyfikujemy, co to znaczy z tyłu za schodami. A później będzie pan Dumin i będzie dyskusja i może jakiś rodzaj podsumowania. Zapraszam zatem do rozpoczęcia naszego spotkania. I jeszcze raz przypominam, myślę, że w ten sposób inaugurujemy uroczystości 50-lecia festiwalu, bo to w tym kontekście w zasadzie ten temat dzisiejszy jest pomyślany. Bo za rok to trzeba będzie bardziej uroczyście seminarium pewnie poszerzyć. Nie będzie może czasu na takie bardziej przyziemne historie, jak myślę, że i dzisiaj to spróbujemy sobie te sprawy jakoś podnieść. Bardzo proszę panią Aleksandrę Bogucką o pierwsze wystąpienie. Chciałam najpierw przywitać państwa bardzo serdecznie, powiedzieć dzień dobry, a raczej dobry wieczór może już i uprzedzić. Temat, który będzie poruszany i przeze mnie, to jest temat rzeka. I można ująć go w tak wielu kierunkach, a w tydzień czasu to właściwie ja jedynie sygnalizuję pewne problemy, opierając się zresztą kolejnością historyczną. Natomiast sądzę, tak jak tu już pan profesor mówił przed chwileczką, że państwo po prostu swoimi pytaniami i dyskusją wywołają jakieś problemy bardzo istotne. Tak więc tytuł: spojrzenie na funkcję animacji muzycznej kultury ludowej. Jedną z istotnych potrzeb społecznych człowieka jest gromadzenie jego dorobku, zarówno materialnego, jak i intelektualnego, duchowego. Określamy go pojęciem kultury, która stanowi również wzory postępowania. Jest ono związane z koniecznością stałego rozwoju twórczego potencjału, z dążeniem do rozwoju swoich możliwości
i realizacji talentów. Jeden z aspektów życia kulturowego, jakim jest kultura ludowa, w Polsce rozwijał się szczególnie w okresie wieków średnich. Jej rozkwit miał miejsce w latach międzywojennych, po czym rozpoczął się proces powolnego zanikania aż do połowy XX wieku. Proces ten wykazywał zróżnicowanie regionalne ze względu na izolację przestrzenną, w jakiej znajdowały się lokalne wspólnoty czy grupy etniczne. Zgromadzone dobra kultury ludowej, podobnie jak całego dziedzictwa narodowego, znacznie zostały uszczuplone w połowie okupacji hitlerowskiej. Powojenny okres poszukiwań, rekonstrukcji utraconych dóbr obejmował wszelkie dziedziny kultury, również ludowej, kultury muzycznej, która w czasie wojny przeżywała okres tak zwanej ciszy muzycznej. Wznowienie jej powszechności w latach 40. uległo fali przemian, powodując niejednokrotnie wyparcie tradycji. Pojawiły się pieśni obiegowe, przede wszystkim przyśpiewkowe, a wśród muzykantów grających głównie na akordeonie tak zwane szlagiery ludowe, śpiewane w każdej prawie wsi. Tradycyjna muzyka ludowa, podobnie jak wiele innych aspektów kultury ludowej, zaczęła podlegać przemianom albo wręcz procesowi zupełnego zanikania. Podobną ewolucję przeżywała gwara. Język gwary po okresie okupacji zanikał stopniowo w mowie, ale trwał jeszcze niezmiennie w pieśni ludowej, na przykład na południu Polski, szczególnie u Podhalan. Do dziś gwara pozostała u nich jeszcze w życiu codziennym, ale szczególnie występuje w tekstach pisanych i śpiewanych. Kontrastując z większością regionów, gdzie również na południu, jak na przykład na terenie Krakowiaków wschodnich i zachodnich, uległa procesowi zaniku. W związku z tak powszechnie zachodzącym zjawiskiem przemian kulturowych, jakie obserwowano w latach powojennych, zrodziła się konieczność zachowania czy gdzie niegdzie wskrzeszania istniejących jeszcze pozostałych form tradycyjnego folkloru, w tym muzycznego. Rozpoczęto działania na rzecz animacji kultury ludowej poprzez badanie środowisk lokalnych. Był to proces wstępnej dokumentacji, przygotowujący do akcji, której celem miało stać się ożywianie pamięci i wzbudzanie poczucia wartości własnej, rodzimej tradycji. W latach 50. XX wieku z inicjatywy rządowej rozpoczęto tak zwaną akcję zbierania folkloru muzycznego, tworząc ekipy regionalne. Na południu Polski działała krakowska ekipa regionalna, której przewodził profesor Włodzimierz Woźniak, muzykolog. W akcji brali udział studenci muzykologii UJ, nagrywając
pieśni i utwory muzyczne. Dzięki współpracy z Polskim Radiem, które udostępniało na rzecz akcji wóz transmisyjny, akcja ta była poprzedzana intensywną penetracją terenu, co polegało na nawiązywaniu znajomości z przyszłymi informatorami, zjednywaniu ich, często dzięki poparciu miejscowego księdza czy nauczyciela. W czasie powojennym tego rodzaju kontakty były gwarancją bezpieczeństwa obustronnego, szczególnie na terenie zagrożonym, jak na przykład na ziemiach w Dolinie Popradu, z których w czasie przesiedleńczej akcji Wisła wysiedlono ludność łemkowską, mieszkającą tam od stuleci. Penetrujący etnomuzykologowie, często absolwenci przystępujący do badań, musieli posiadać wiedzę o historii i osadnictwie danego terenu, które miały ogromny wpływ na wytworzenie się także kultury muzycznej. Od chwili zorganizowania w 1949 roku Festiwalu Muzyki Ludowej w Warszawie, gdzie na scenie pojawili się wykonawcy będący spadkowiercami pokolenia żyjącego w czasie Kolberga, muzyków, śpiewaków, tancerzy, została unaoczniona wciąż żywa więź z rodzimą tradycją. Folklor muzyczny doczekał się swojego powrotu w odmiennej funkcji. Pieśń i muzyka obrzędowa, które z biegiem lat straciły swoje znaczenie społeczne, w życiu kulturowym znalazły nową inicjację, którą stała się scena. Lata 50., 60. i 70. to rozkwit festiwali, przeglądów obrzędowych i muzycznych. Nowa inicjatywa, pomimo że rozwijała poczucie sensu, dbałości o rodzinną tradycję, pod pozorem ratowania zanikających wartości ludowych, z drugiej strony stała się estradowym popisem. Kultura materialna przekształca się, dawna zanika, społeczna i duchowa umiera znacznie wolniej, co wynika z potrzeb ogólnoludzkich, utwierdzania poczucia własnego miejsca na ziemi. Manifestuje się przywiązaniem do rodzimych i społecznych tradycji. Na terenach, gdzie nastąpił już stopniowy zanik tożsamości ludowej, na przykład u Krakowiaków, szczególny nacisk położono na ożywianie, przywracanie archaicznych melodii pieśni. Zasługi na tym polu miała etnograf Teresa Marcinkowska, która stworzyła konkurs pod tytułem Wstążka Krakowska przy ówczesnym Krakowskim Domu Kultury. Konkurs służył ożywieniu zapomnianych tradycji muzycznych. Pobudził chęć przywracania do życia własnych, starodawnych pieśni i melodii przez samych wykonawców i stał się również źródłem zabawy oraz pasją. W
tradycje ludowe, muzyczne okazały się drzemać w każdej rodzinie. Wydobycie i pobudzenie ich na nowo stworzyło warunki ratowania tych wartości przed zanikiem. Niestety z przyczyn politycznych kontynuujący konkurs w dalszych latach Małopolski Ośrodek Kultury został zlikwidowany. Po kilku latach, które spowodowały powtórny proces zanikania folkloru, Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu objęło opieką również ziemię krakowską. Stopniowo zaczęły powracać tradycje muzyczne dzięki konkursowi kapel, instrumentalistów i śpiewaków. Ludowych w Szczurowej. Nieprzerwanie w regionach górskich przy współpracy Sokoła do dziś odbywają się przeglądy, konkursy i festiwale, które utrzymują żywotność tradycyjnego zwyku. W dzisiejszej dobie, pomimo wyrobionych już przekonań społecznych o konieczności podtrzymywania wiedzy o folklorze tradycyjnym, gromadzenia jej treści i jej upowszechniania, animacja kultury jest nadal istotną sprawą. Tendencje rozwojowe i nierozłącznie towarzysząca im przemiana są nieodmienną koniecznością życia społecznego. Tak jak w latach powojennych, na przykład, brak czujności o zachowanie gwary na terenie pogranicza południowej Polski spowodował pojawienie się wtrętów słowackich w góralskiej gwarze. Tak też stale istnieje niebezpieczeństwo mieszania się stylów i wykonawstwa muzyki ludowej. Należy zatem nieustannie czuwać nad utrzymywaniem i archiwizowaniem folkloru. Ważna jest tutaj pomoc osób z zewnątrz, naukowców i instruktorów, którzy stale powinni uświadamiać ważność istnienia folkloru, poszukiwania tego, co dawne, co nas osadza w naszej małej ojczyźnie. Folklor muzyczny, jak każda inna forma kulturowa, istnieją tak długo, jak długo są one żywe w pamięci wykonawcy. Zmienia się oczywiście funkcja pamięci. Ona, wyprowadzając folklor muzyczny z obejścia wiejskiego na deski sceniczne, z jednej strony przyczyniła się do jego szerokiego upowszechniania, z drugiej strony naraziła go na zbyt szybką i natrętną ingerencję w postaci obcych jego duchowi zachowań, często niszczących istotne cechy ludowego muzykowania. Tak więc znów pojawia się tutaj zadanie dla animatora uświadamiać, że stare jest ważne i piękne. Dzięki wytężonej pracy animacyjnej dziś ożył w ten sposób na przykład region krakowski. Przemiany ludowej kultury muzycznej dotyczą także instrumentarium muzycznego, które pierwotnie pełniło funkcję usługową, przede wszystkim przygrywano od wieków, przepraszam, przede wszystkim
przy obrzędach i dla tańców ludowych. Tradycyjnymi instrumentami, na których grywano od wieków, były dudy, do których z czasem doszedł instrument strunowy, skrzypce. W XVIII wieku wraz ze zmianą stylu gry dudy zostały zastąpione przez instrumentarium strunowe, lecz w latach po II wojnie światowej zaczęły powracać do życia w samodzielnej grze. Pod koniec XIX wieku do kapel ludowych sporadycznie wprowadzano akordeon, instrument harmoniczny o dużej głośności. Ponieważ instrument ten jako obcy, niemiecki, dysponujący durmolowymi akordami w basach, wpływał na niwelowanie modalnych cech w melodyce. Z tego powodu w pracy animacyjnej zwrócono uwagę na konieczność usuwania tego instrumentu. W XX wieku do zestawu kapel, zwłaszcza w regionach lachowskich, doszły instrumenty dęte, klarnet i trąbka, przeniesione wraz z powracającymi chłopcami ze służby wojskowej. Instrumenty te zostały zaakceptowane przez społeczność wiejską. Pojawił się nowy styl heterofonii wariacyjnej, która w krótkim czasie zamieniła się w długwoz harmoniczny. Do kapel przystał także instrument harmonia diatoniczna, nazywana heligonką. Dla animatorów był to znakomity pretekst wspierający uzasadnienie odrzucenia harmonicznego akordeonu. Zadaniem pracy animacyjnej stało się również upowszechnianie znaczenia gry pierwszych skrzypiec prowadzących melodię, tak zwanego prymu. Indywidualna interpretacja gry prymisty niejednokrotnie bardzo interesująca, rzutuje bowiem na poziom artystyczny całej kapeli. Współczesne wprowadzanie do zestawu instrumentalnego dwóch prymistów zaburza indywidualne walory zdobnictwa melodii. Oczywiście prowadzi do uproszczenia i ujednolicenia gry. Dlatego wielce odpowiedzialną jest praca nad upowszechnianiem form tradycyjnej gry, której styl w sposób naturalny podlega przetwarzaniu, ale nie powinien się zagubić. Od pokoleń w regionach istniała bardzo istotna ciągłość przekazu tradycji. W wielu muzykalnych rodzinach, na przykład ojciec, muzykant, prymista, przekazywał swoją wiedzę własnemu synowi czy wnukowi. Niestety proces ten podlegał zanikowi, dlatego w okresie powojennym, kiedy rozwijał się wzmożony ruch regionalny, wzrosło zapotrzebowanie na muzykantów. Pojawiły się formy szkolenia zwane szkółkami muzycznymi, funkcjonującymi na zasadzie mistrz-uczeń. System ten rozszerzył się na zorganizowane nauczanie gry na instrumentach muzycznych dzieci i młodzieży,
przez rodzimych muzyków w gminnych ośrodkach kultury. Niezależnie od istnienia takiej formy kształcenia, współcześnie powraca inicjatywa indywidualnej nauki w domu mistrza, przekazu własnego stylu zdolnemu uczniowi. Jest to bardzo popierana przez animatorów forma zachowania ciągłości tradycji muzycznej, podobna dawnym czasom. Warto jeszcze nadmienić o istniejącej na południu Polski formie nauki o folklorze, jaką organizuje Małopolskie Centrum Kultury w Nowym Sączu. Kształci ono przyszłych animatorów i instruktorów, których zadaniem będzie w przyszłości umiejętne upowszechnianie wszelkich form folkloru i wzbudzanie poczucia wartości własnej kultury. Podczas bardzo licznych przeglądów oraz konkursów obrzędowych i muzycznych występujący mają okazję do spotkań z komisją, a także z animatorami kultury, których wskazówki dotyczą wszelkich ujawniających się w czasie występów odstępstw od obyczajowości ludowej. Między innymi dotyczą one zachowań na scenie, właściwej reżyserii, która w czasach zaniku naturalnych form życia kulturowego jest niezbędna. Ten przekaz jest przypomnieniem służącym temu, aby co drzemie wciąż w naturze twórców ludowych uzewnętrzniało się na scenie w sposób najbardziej naturalny, a nie było jedynie zimnym, bezdusznym odtwórstwem wyuczonej wiedzy. Dziękuję bardzo. Dziękuję za pani Aleksandrze Boguckiej za przedstawienie swoich doświadczeń związanych z przemianami przekazu kulturowego, jakie obserwowała w szczególności na południowej Polsce. Natomiast teraz chcę zaprosić dwójkę pana Mirosława Nalaskowskiego, instruktora Suwałk, folklorystę, i Józefa Murawskiego, też obecny jest na sali, znanego nam przede wszystkim od dawna jako szefa zespołu Pogranicze. Między innymi, bo tych funkcji w terenie pan Murawski wypełnia znacznie więcej. Bardzo proszę. To jest ekspozycyjne.
Witam Państwa. Moja wypowiedź będzie wynikała też w znaczącej mierze z tych doświadczeń, które udało się nie tylko podczas wielokrotnych, kilkudziesięcioletnich spotkań w Kazimierzu nad Wisłą i na podobnych festiwalach doświadczyć, ale tak samo z tych realiów, które współcześnie funkcjonują na terenie dość szczególnym geograficznie i kulturowo, a mianowicie na terenie Suwalszczyzny i szerzej również na terenie, patrząc z poprzednią siatką, poprzednią mapą administracyjną, na terenie suwalskiego dawnego województwa, które funkcjonowało przez ponad 20 lat w ramach tej sieci 49 województw. Jest to o tyle istotne, ponieważ z tymi osobami, solistami, zespołami, które na terenie województwa suwalskiego powstawały, istnieją, rozwijają się, zamierają, to w dalszym ciągu staramy się wspólnie pracować po to, żeby na tyle, na ile jest to możliwe, pokazać czytelnie, jakie tradycje na tych terenach, które bardzo skomplikowaną swą historię utrzymały. Jest też dla mnie taka rzecz bardzo istotna, mianowicie tego typu działań nie można by było zrealizować bez współpracy z osobami, które są szczególnymi animatorami, szczególnymi ludźmi w tych środowiskach na terenie północno-wschodniej Polski. I dlatego też uzgodniliśmy wspólnie z organizatorami, że część mego wystąpienia po przedstawieniu pewnych uwarunkowań ogólnych przejmie właśnie kolega Józef Murawski, który od kilkudziesięciu lat jest współobecny na festiwalach kazimierskich i tak jak wcześniej właśnie wspomniano, nie tylko jako śpiewak, nie tylko jako w niektórych sytuacjach tancerz, animator, ale tak samo i ktoś, kto jest współkreatorem, chociażby przez to, że od kilkudziesiątków lat funkcjonuje w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych, między innymi również jako wiceprezes w określonych latach kadencyjnych Stowarzyszenia Twórców Ludowych i też szczególny lider tej sekcji, która zawsze wydaje nam się, że mogłaby nieco bardziej aktywnie w ramach STL-u funkcjonować, czyli sekcji folkloru. Ale wracając do samego meritum, ważne jest to, zanim bym pokazał, jak te uwarunkowania przebiegają na terenie mapy, na tych odczuć, które i tych materiałów, materiału muzycznego, które można spotkać między innymi na scenie kazimierskiej, chciałbym zaznaczyć jedną rzecz. Otóż w obecnych dziesięcioleciach w coraz większej mierze można mówić o współpracy pomiędzy osobą niby zewnętrzną, która wspólnie myśli razem z członkami, czy z solistami, czy też ze członkami zespołów i w coraz większej mierze, im bardziej oddala się to od czasów, kiedy folklor funkcjonował jeszcze w sposób w miarę tradycyjny, tym skuteczniej możemy razem myśleć. Warto zwrócić uwagę też i na to. Ja pamiętam przed bodajże 25 laty na jednym z zjazdów Stowarzyszenia Twórców Ludowych, kadencyjnych, gdy zastanawiano się, czy może twórca ludowy mieć maturę. Dzisiaj tego typu po ćwierćwieczu pytań sobie nie zadajemy, ale jest rzeczą naturalną, że średnie pokolenia, między innymi, są coraz bardziej wypełnione, środowiska, zespoły, ludźmi, którzy mają przynajmniej wykształcenie średnie, a sporo tych ludzi, którzy tutaj też pojawiają się na scenie kazimierskiej, ma również przygotowanie akademickie.
I to rzutuje na tego typu okoliczność, że wspólne myślenie o uwarunkowaniach historyczno-kulturowych jest działaniem rzeczywiście wspólnym, a nie tylko na zasadzie jednokierunkowym, jak no, za przeproszeniem pomiędzy Ambonu a Biernymi. Ja to może tak przerysowałem teraz, ale chodzi po prostu o wspólnotę, wzajemną wspólnotę oddziaływań. Jeśli idzie o właśnie ten obszar, to jest, albo prosił, to jest właśnie mapa najistotniejsza. Mianowicie na terenach większości obecnych terenów Polski poza środowiskami migracyjnymi, czyli jakby tak powiedzieć 1/4 mapy Polski. Bo przynajmniej 4 województwa współczesne są na terenach migracyjnych, bo całe województwo warmińsko-mazurskie, większość województwa gdańskiego, całe szczecińskie, całe zielonogórskie, całe wrocławskie, mówię na skróty w tej chwili, opolskie i inne właśnie fragmenty, są w terenach migracyjnych, gdzie zdecydowana większość populacji po 1945 roku no, wymieniła się na skutek znanych nam wszystkim sytuacji historycznych. Jak to wyglądało na Suwalszczyźnie? Otóż jest to teren, który można by było określić jako jeden z najdłużej funkcjonujących, gdzie akurat kształtowanie się współczesnej tożsamości przebiegało bardzo wolno, spowodowane różnymi okolicznościami. Mianowicie w końcu XIII wieku, gdyby ktoś patrzył, to 1283 rok, zostały pokonane ostatecznie plemiona jaćwieskie i podobne plemiona bałtyjskie, czyli pruskie, jaćwingów, galindów i różnych podobnych. Po pokonaniu tych plemion jaćwieskich, czyli w 1283 roku, nastąpiła na tych terenach, o których mówimy, czyli to, co widać na mapie, nastąpiła realnie pustka osadnicza przez mniej więcej 200 lat. W ten czas, kiedy w centralnej części obecnej Polski wszelakie procesy kulturalno-historyczne, mówię nawet i w środowiskach plebejskich, przebiegały zupełnie inaczej, tutaj właściwie nie było ludzi. Były tereny łowieckie z bardzo nieliczną ludnością służebną. Natomiast dopiero od połowy mniej więcej XV wieku następowały kolejne fale osadnicze i to tutaj są za pomocą strzałek pokazane kilka jakby podstawowych. Trzy były najistotniejsze od połowy XV wieku. Jedna szła od północy, czyli mówiąc dzisiejszym, ja chcę już dzisiejsze określenie stosować, od ludności litewskiej, czyli ta od mniej więcej Kowna, czyli na górze mapy, mniej więcej, nie chcę już w szczegóły wchodzić, która szła w dół i mniej więcej górną część obecnej mapy, niestety nie mogę, może, jednak podejdę do mapy. I mniej więcej do tej linii nas zachowały się osiedlenia tradycji litewsko-kulturowych. Od strony wschodniej, czyli mniej więcej od Grodna, szło osadnictwo, czy tak zwane Rusie Litewskiej albo Czarnej Rusi, i która zawarła się mniej więcej gdzieś tak do tego obszaru. Od północno-wschodniego Mazowsza szły z kolei znów wpływy kultury, ludności, która się osiedlała mniej więcej, no to Suwałk, plus minus mniej więcej, tak dotąd. I istotne było to, że pomimo właśnie tych osiedleń, na skutek poszczególnych wojen, ta ludność dość rzadkiego osiedlenia, na skutek tak zwanego, jak to się mówiło, gdzieś morowego powietrza, wymierała. Czasami to było wymarcie w 90%, czyli znów były kolejne fale osadnicze.
Można by było powiedzieć, że po trzech falach takich osadniczych na skutek wcześniejszego morowego powietrza dopiero jako tako ustabilizowała się ludność na przełomie XVIII i XIX wieku, czyli w formule tej, którą spotykamy na scenie kazimierskiej, są to dopiero te środowiska, które jako tako miały swą spójną tożsamość. Po Napoleonie jeszcze, gdy właśnie też na skutek wojen napoleońskich kolejne pomory, kolejne choroby zakaźne zdziesiątkowały ludność, gdzie jest ta zielona, niebieska strzałka, tam była ze wschodnich Mazur również osadnictwo ludności ewangelickiej, też ze własnymi uwarunkowaniami kulturowymi. Oprócz tego dochodziły do tego również i tradycje, które się bardzo powoli mieszały. Mianowicie to jest mniej więcej ta mapa, której skutki kulturowe, a w jakiejś mierze również i repertuarowe, do tej pory są czytelne w postaci tego repertuaru, który jest zapamiętany, a tym bardziej pojawił się również i w badaniach czy w latach powojennych, a w niektórych sytuacjach również i w 1858 roku na tym terenie notował Oskar Kolberg te pieśni, które podczas pobytu udało mu się zanotować. Natomiast poproszę o następną mapę. I tutaj są rzeczy już takie uczytelnione, mianowicie dotyczące obecnego funkcjonowania mniejszości narodowych na terenie Suwalszczyzny, czyli na terenie trzech powiatów: suwalskiego, augustowskiego i sejmińskiego. Od drugiej połowy XVIII wieku zaczęła migrować również na Suwalszczyznę, z tym, że to był już obszar zachodniej, koniec jak gdyby zachodniej migracji, ludność Rosjan starobrzędowców, które na skutek historycznych uwarunkowań w tradycji rosyjskiego prawosławia uciekały przed prześladowaniami ze strony władzy moskiewskiej. I te zasiedlenia, które tutaj widać na obszarze mniej więcej wokół Augustowa i wokół Suwałk, to są takie, które mimo kolejnych migracji, deportacji i wszelakich innych historycznych uwarunkowań pozostały dla współczesności. Z tym, że jest pewnym paradoksem, że o ile w środowisku wiejskim zachowały się świątynie lokalne, o tyle na skutek migracji już bezpośrednio powojennych największe skupiska są na przykład w Suwałkach i Augustowie, ludzi tej tradycji starowierskiej, no, która w niczym się nie różni od nas wszystkich tutaj siedzących na sali. Tylko tyle, że mają własne tradycje kulturowe i między innymi takie repertuarowe, które są pochodne do przekazu choćby płynącego ze sceny kazimierskiej. Na północ, gdy jest ten obszar odznaczony czerwoną linią, który pokazuje między innymi Puński i Sejny, na północ od tej czerwonej linii jest środowisko zwartego zasiedlenia ludności litewskiej, która jest, funkcjonuje od przynajmniej 400 lat na tym terenie, bo w Puńsku był przywilej taki, że kapłan, który, czy proboszcz, ale przynajmniej jeden kapłan, który obsługiwał parafię rzymskokatolicką w Puńsku, musiał znać miejscowy język, żeby niezależnie od tego, że po łacinie się odprawiało liturgię, to kwestie spowiedzi, kwestie homilii, no trzeba było wygłaszać w języku lokalnie zrozumiałym. Na terenie tam, gdzie jest widoczna ta czarna jak gdyby kreska przenoszona w lewo od tej czerwonej, to są obszary pogranicza kulturowego polsko-litewskiego, gdzie jak dla niej część spośród państwa też ma szczególnie wyczulony słuch na dialekty, to są obszary gwar niemazurzących. No, nie chcę wchodzić w szczegóły, ale po prostu tak to jest. Gdzie między innymi występują chociażby te szczególne formy słyszalne dla każdego, a więc językoznawcy to określają jako obszar imię słów przysłówkowych uprzednich w
poszedłszy, przybywszy i tak dalej. Który jest też, cechuje chociażby obszar polszczyzny historycznej. I też taki, która na nieco bardziej wschodnich obszarach Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli dzisiejszej Białorusi i dzisiejszej Litwy, do tej pory funkcjonują. Na terenie tej zachodniej części, która tutaj jest taką pogrubioną kreską, to jest granica, która ukształtowała się w 1422 roku, kiedy zawarto układ pomiędzy Wielkim Księstwem Litewskim a z Państwem Krzyżackim i ta granica przetrzymała przez ponad 500 lat, mimo tego, że oczywiście następowały naturalne filiacje i naturalne wymiany kulturowe. Tak to mniej więcej wygląda do dzisiaj. Poproszę o kolejny slajd. Natomiast po II wojnie światowej, kiedy z kolei powstawała stopniowo pustka osadnicza, jeśli by tak mówiłem, przyrównując do realiów wschodnich Mazur, czyli obszaru ówczesnego, jeszcze przed kilkoma laty, przedwojennego terenu Prus Wschodnich, czyli w dużej mierze ewangelickich i posługujących się albo pewnymi odmianami gwar polskich i gwar litewskich również, następowały naturalne migracje na tereny opuszczone, nie zawsze samodzielnie, no ale tak to już wyszło. Czyli na teren, jak jest zaznaczona właśnie czerwoną kreską od góry aż po Dolny Narożnik Lewy, to jest przedwojenna i ta granica i już od XV wieku granica między Wielkim Księstwem Litewskim a Koroną Polską, a Państwem Krzyżackim, a potem Prusami Wschodnimi. I po 1945 roku, tak jak pokazują zielone strzałki, na odległość mniej więcej gdzieś do 30-40 kilometrów była duża migracja z obszaru Suwalszczyzny. Czerwona strzałka pokazuje od więcej od Moniek, od Knyszyna, od po części białostockiego środowiska, z zachodniej, zachodniej w tym wypadku północno-wschodniej środowiska mazowieckiego. Natomiast i ona sięga mniej więcej gdzieś tak do Ełku, niewiele dalej. Natomiast niebieska strzałka, od dołu troszeczkę w prawo skierowana, to jest z kolei migracja kurpiowska, która akurat jest, sięgała również do 30 km. Dlaczego to do 30 km? Mianowicie w wielu wypadkach po II wojnie ludność przeświadczona, że jeżeli wybuchnie trzecia wojna, no to te 30 km w jeden dzień można furmanką przejechać i się ucieknie do swoich. Natomiast na terenach już bardziej, znacznie bardziej na zachód, czyli obszar, gdzie tak dość pionowa, tylko taka pofałdowana jest zielona z linia, za jeziorami mazurskimi, tymi, które są w centralnej części mapy, tam osadziała się ta ludność, która z przyczyn konieczności historycznych musiała wywędrowywać z terenu dzisiejszej Litwy czy Białorusi. Czyli to, co nazywamy tak zwaną tradycją wileńską, tam się ci ludzie osadzali i do tej pory ich kolejne pokolenia, chociażby w sposób tak na tyle czytelny, jak to jest w środowisku tak zwanych cymbalistów wileńskich, to jest jak gdyby takie uczytelnienie największe, gdzie oni w tej chwili, kolejne pokolenia funkcjonują, plus oczywiście też i te środowiska, które chociażby jak właśnie przedmówczyni wspominała, że na skutek akcji Wisła w 1947 roku były deportowane na tereny między innymi byłych obszarów Mazur, Warmii, i pozostałych terenów Polski obecnej zachodniej. Tak to wygląda, jeśli idzie o kwestię migracji i tak samo tych problemów w zakresie utrzymania tożsamości kulturowej. Bo nie można, byłoby uczciwie zrobić coś takiego, że się poddaje pewien obszar, pewnej unifikacji kulturowej, tylko tam, gdzie na tyle jest możliwe, żeby można było zachować lokalne wyznaczniki, a więc czy bardziej czytelne dla ludzi dialekty, pewne tradycje kulturowe,
dla niektórych również czytelnym w zakresie specyfikacji muzycznej czy już muzykologicznej. Czyli można dla normalnego człowieka odsłuchać to, co jest w tradycji, powiedzmy, przynajmniej połowy XIX wieku czytelne. Również czytelne chociażby na scenie kazimierskiej. W ogóle w ramach tych działań, które funkcjonują na terenie północno-wschodniej Polski, animatorzy kultury, środowisko animatorów kultury uważa, że bez zastosowania kryteriów kazimierskich nie sposób było uczytelnić i uwiarygodnić te tradycje, które lokalnie są w naturalnym systemie zaniku. W pewnej mierze również stosuje się to do uwarunkowań, do paralelnych konkursów festiwali, jak chociażby festiwali tradycyjnego tańca ludowego w Rzeszowie, czy też sejmików obrzędowości uteatralnionej pokazywanej między innymi w Tarnogrodzie i też w jakiejś mierze również festiwali dotyczące tradycji dziecięcych, czyli Baranów Sandomierskich. I wszystkie te konkursy, festiwale mają jedną wspólną jak gdyby tożsamość z grubsza, że są ukazywane na tyle, na ile jest to możliwe, z odwołaniem się do wiarygodnych środków dawniejszych. W jaki sposób do tego przynajmniej u nas się dochodzi? W znaczącej mierze staramy się korzystać wspólnie i osoby, które są inspirują tego typu działania, ale tak samo i te środowiska społeczne, muzykanci, zespoły, śpiewacze, korzystać z podobnych form i tych źródeł, które są źródłami dostępnymi. Oczywiście Kolwer w pewnej mierze, chociaż tutaj są takie, a nie inne ograniczenia w materii zachowane, są też i te źródła, które wynikają bezpośrednio z badań zrealizowanych od początku lat 50. W nagraniach, które w tej chwili udało się zdigitalizować z obszarów Suwalszczyzny i województwa suwalskiego, przynajmniej tych obszarów związanych z tradycją Suwalszczyzny, a które znajdują się w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk z lat 53, 55, 57, to okazuje się, że tego typu materiały są paralelne do tych źródeł, do tych sposobów myślenia, które próbuje się odtworzyć poprzez wspólny kontakt i wspólną pracę z zespołami. Obojętnie, czy chodzi to o kwestie folkloru muzycznego, wokalnego, tanecznego, instrumentalnego. Badania, które nastąpiły później, poza tą z akcją z lat 50., 53, 55, 57, to były realizowane wspólnie przez Instytut Muzykologii Warszawskiego Uniwersytetu, przez Katedrę Muzykologii Poznańską, ale istotne jest też i to, że pewne rzeczy nie zamykają się jedynie w tym obszarze wyznaczonym współczesną granicą polską, tylko poprzez pewne kontekstowe badania paralelne sięgamy również z muzykologią poznańską szczególnie do obszarów środowiska polskiego czy polsko-kulturowego na terenie Grodzieńszczyzny oraz na terenie Wileńszczyzny i okazuje się, że wiele podobnych elementów tam współfunkcjonuje. Jest też pewne rzeczy staramy się pokazać, wspólnie myśleć i żeby kształtować to jako materiał powszechnie dostępny i powszechnego użytku. Część spośród Państwa dysponuje taką dla nas bardzo istotną książką, albumem autorstwa profesora Mariana Pokropka, który oprócz materii dotyczącej pewnych uwarunkowań historii architektury, żółtującej o tradycjach kulturowych, tkaniny, rzeźby, malarstwa i wszelakich innych ceramiki, kowalstwa i tak dalej, to została tego typu książka wydana przed 5 laty.
Pana jest u części spośród tutaj obecnych z waszych zasięgów. Istotne jednak jest to, że oprócz materii pewnej znajduje się z tyłu również taki kompakt, a właściwie MP3, który zawiera z bardzo dużego uprzedniego wyboru około 5 godzin nagrań i wszystkie te nagrania są ze zbiorów Radiowego Centrum Kultury Ludowej, które pod różnymi nazwami przez kilkadziesiąt lat tutaj na każdym kazimierskim festiwalu były. Inne, oczywiście też, jeżeli są wydawane inne publikacje dotyczące zespołów, czy tutaj, czy też na terenie dawnego województwa suwalskiego, tej mazurskiej części, to staramy się przede wszystkim promować te zespoły, które w Kazimierzu trafnie pokazały swoją tą tożsamość i starały się być zespołami prawdziwymi. W zakresie tradycji tej tak zwanej wileńskiej, to z jednej strony po raz pierwszy pojawiły się zespoły, czy grupy, czy soliści, cymbaliści, których określiliśmy tutaj w Kazimierzu jako cymbalistami wileńskimi, ale stopniowo pojawiały się też osoby, które wykonywały repertuar wokalny. I szczególnym przykładem jest ubiegłoroczna laureatka Baszty, która z Krystyna Dognarowicz, która właśnie z tym repertuarem jest za pan brat, bo jeździ mimo dość trudnych własnych uwarunkowań corocznie w strony rodzinne pod Wilnem. Dobrze. Natomiast i to jest właśnie ta kwestia dotycząca tych rzeczy ogólnych. Chciałbym tylko jeszcze jedną taką rzeczą wspomnieć, że pewne kwestie dotyczące odtwarzania lokalnej tradycji byłyby niemożliwe bez szczególnych osób, które tą tradycję przez całe swoje życie społeczne podtrzymywały. Między innymi ze środowiska litewskiego to można Józefa Wajnę wymienić, ze środowiska z pogranicza polsko-czarnoruskiego Krystyny Cieśluch, czy też ze środowiska pogranicza polsko-litewskiego, tutaj właśnie siedzącego Józefa Murawskiego, który za chwileczkę poproszę o ukazanie na przykładzie własnego dorobku zespołu, który od ponad 30 lat funkcjonuje, od powszechnego repertuaru aż po kwestię zupełnie unikalną. I chciałbym tylko jeszcze o ostatni slajd poprosić. Bardzo często w tych zapiskach, nagraniach, które były realizowane czy w latach 50. czy później, to oczywiście te szczegóły wyglądały w ten sposób, że ekipa czy też badacz pojedynczy nagrywał seryjnie, czasami 20, 30, 50 pieśni od tego samego wykonawcy. I jest rzeczą niemożliwą, żeby można było za każdym razem, każdy repertuar obecnie, obrzędowy, przygodny, liryczny, no, każdy, odtworzyć podczas tych nagrań zapisów równie precyzyjnie i emocjonalnie. Tu chciałbym dla uczytelnienia wizualnego pokazać jak gdyby rzecz następującą. Otóż tutaj jest sprzed 1500 lat taka zapinka z brązu znaleziona na Mazurach. Dla mnie lewy wizerunek, czyli no bezpośrednio po wykopaniu jakby tak tej zapinki, gdzie następują najróżniejsze korozje, najróżniejsze przez 1500 lat zanieczyszczenia, jest kwestią taką, gdzie się czasami szczególnej urody, szczególnej wartości nie można odczytać. Natomiast po prawej stronie, gdzie to jest z karty muzealnej fotografia, gdzie owa zapinka z brązu, ona jest nieduża, 3 cm ma, no też zalecano kąpiele, doczyszczanie, suszanie, parafinowanie i tak dalej. Czyli w zakresie tym, którym repertuar trafia od człowieka, który z własnej pamięci, czyli innych odtworzył, do tej formuły, którą można usłyszeć w Kazimierzu, zobaczyć w Rzeszowie i podobnych, to jest znaczący proces taki, jak pomiędzy zdjęciem lewym i prawym.
Chciałbym przekazać, na temat własnego zespołu powiedział właśnie Józef Murawski, który jest liderem zespołu pogranicznego na pograniczu polsko-litewskim i wszelakie możliwe nagrody, łącznie z nagrodą Kolberga i indywidualną i zbiorową i własnym działaniem przez dziesiątki lat przyczynił się do tego, że obszar pogranicza polsko-litewskiego jest w odczuciu odbiorców taki, jaki można posłyszeć z nagrań, śpiewania i pokazania tańca w wykonaniu zespołu Pogranicze Strzeliszka. Także ja witam serdecznie, ale myślę, że czasu chyba jest niewiele, nie? A więc będę mówił bardzo króciutko. A więc jak pogranicze... Tyle, ile trzeba. Tak jest. Także pogranicze polsko-litewskie, akurat tak, no, szczęśliwie wypadło, że te dwie kolonizacje Polaków i Litwinów spotkały się tam na naszym terenie, tam gdzie ja mieszkam. Problemu wielkiego nie było z tymi kulturami, bo wiara i Litwinów, i Polaków jest rzymskokatolicka, a więc żyło się nam tam i spokojnie, i zgodnie. Mogliśmy również kojarzyć małżeństwa, na wskutek czego wytworzyła się kultura taka troszeczkę pokrewna może od Litwinów, od Polaków. Ja to zawsze mówię, że najwartościowsze rzeczy zostały tutaj ujęte z jednej i drugiej kultury i powstała kultura taka troszeczkę inna. Czym ona się charakteryzuje? Więc no, mówimy językiem polskim, natomiast śpiewamy tak jak Litwini, występuje wielogłos. Może odżywiamy się też podobnie do Litwinów, a więc te niektóre takie rzeczy przyjęliśmy, jak ja powiedziałem, najlepsze od Litwinów. I nasze również zachowaliśmy też najlepsze rzeczy. Teraz w jaki sposób została ta kultura odtworzona? A więc dwukrotny rodzaj tego odtworzenia, więc pierwszy to taki tradycyjny, gdzie z Państwa również stosowany poprzez nagrywanie magnetofonem i później odczytywanie, odpisywanie, uczenie się tych melodii, no, przetrawianie i później to wdrażanie na zespół. No i później zespół prezentuje te pieśni, gdzie możecie Państwo to usłyszeć. Natomiast drugi sposób to był taki przyjęcia naturalnego tego śpiewu w sposób naturalny, gdzie ja, nie tylko ja, ale również i członkowie zespołów uczestniczyli w sposób naturalny w grupach, śpiewając w grupach śpiewaczych. Od małego dziecka, jak ja załóżmy, no to słuchając, z początku słuchając śpiewu, bo to wiadomo, dziecko to śpiewać specjalnie nie potrafi z dorosłymi. Natomiast już później, już jak otrzymało się męski głos, gdzieś od 15 roku życia, już dołączyłem do grona śpiewaków, a więc śpiewaków niezwiązanych z zespołem, tylko normalnych śpiewaków wiejskich, a pochodzę z bardzo śpiewającej i rodziny, jak również z bardzo śpiewającej wsi. Gdzie bardzo dużo śpiewaków było i zwłaszcza mężczyzn śpiewających, a więc te pieśni po prostu w naturalny sposób uczyłem się ich, tak samo i nie tylko i pieśni, ale również sposobu śpiewania, tego charakteru, to po prostu to człowiek w sobie jakoś tak zakodował i w naturalny sposób to zostało przekazane również dla członków zespołu. Także myślę, że te nasze pieśni są w miarę, jak tylko możliwe są odtworzone wiernie. No, zespół w przyszłym roku będzie obchodził 35-lecie swojej działalności. Początki to były takie różne, bo to wiadomo, człowiek nie wiedział, w jaki sposób do tego przystąpić, a więc śpiewało się to, co podobało się. Natomiast zawdzięczamy bardzo, chyba i najwięcej zawdzięczamy tutaj festiwalowi Kazimierzowskiemu, bo on
ma konkretny regulamin. I ten regulamin po prostu ukształtował, ukierunkował pracę zespołów i naszego, i innych zespołów, tam naszych suwalskich i nie tylko może wszystkich, które tutaj przyjeżdżają do Kazimierza. Czasami zespoły nie wytrzymują tej determinacji utrzymania tego charakteru kazimierzowskiego. Czasami ignorują regulamin kazimierzowski, wracają do domu, wracają do swoich praktyk, tych takich bardzo weselszych, używają instrumentów i tam i wiele innych rzeczy, które wspomagają śpiewakom. My natomiast postaraliśmy się ten charakter utrzymać jak najdłużej i myślę, jak najdłużej nam uda się, to będziemy go utrzymywać. No bo jednak i nie zawiodłem się, mówię z ręku na sercu, przez te 35 lat pracy, może no tej konkretnej pracy może mniej jak 35 lat, nie zawiodłem się na tym, że trzymamy się ściśle tego repertuaru kazimierzowskiego. Kto chce posłuchać autentycznych pieśni z pogranicza, to nas zaprosi. Kto nie chce, to nie zaprosi, czy tam ominie, czy tego. Ale mamy bardzo wiele sympatyków, mamy duże zapotrzebowanie na nasze śpiewy, na nasze tańce. Także to, co pokazujemy, myślę, że jest jednak warte uwagi. I polecam innym zespołom właśnie takiej determinacji, żeby jednak wytrzymać, bo to jednak trzeba wytrzymać, bo to nie do końca ludziom podoba się. Czy czasami mówię, a inne zespoły to śpiewają weselsze pieśni, to jakieś, to tamtego. Ale trzeba jednak przekonywać ludzi, albo coś wartościowego, albo byle co i byle gdzie i tam. I to wszystko. Także ja myślę, że może wystarczy. Chyba jakieś będą pytania, to po prostu. To chwalić się nie ma czym, także tam, choć jest czym, ale tam może nie warto i tego można poczytać gdzieś tam w publikacjach. Te wszystkie rzeczy, które otworzyliśmy, postaraliśmy się je również zabezpieczyć, a więc tak ponagrywaliśmy do Radiowego Centrum Kultury. Tam są nasze nagrania, tam jest bardzo dużo naszych nagrań, religijnych bardzo dużo jest nagrań. Wydaliśmy śpiewniczek naszych pieśni, z nutami nawet. Wydaliśmy kasetę, z pieśni nasze pogrzebowe, które mamy, repertuar pogrzebowy, gdzie u nas obrzęd cały czas trwa. Też są wydane kantyczki tych pieśni, także można, ludzie skorzystają z tego i myślę, że to szybko nie zaginie ta forma pisemna gdzieś tam i w bibliotece, w różnym miejscu i u ludzi, to po prostu przetrwa. Także dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję dotychczasowym prelegentom, także szczególnie panu Murawskiemu. Jako na ten zespół po raz pierwszy słyszałem w tym atrium, dom architekta. Bardzo taka sytuacja szczególna, liryczna niemalże, prawda? Za dużo tam nie było akurat słuchaczy, bo reszta bawiła się na zewnątrz, a tam taka sytuacja była bardzo, bardzo właśnie sympatyczna, liryczna i to rzeczywiście, do dzisiaj to pamiętam, do dzisiaj to pamiętam. Skromny człowiek Murawski dużo powiedział, mimo tego, że krótko mówił. W tej chwili za zgodą organizatorów informuję, że mamy możliwość wypicia tej kawy na parterze z tyłu za schodami. Trzeba zejść zatem i za schodami będzie tam możliwość pozyskania tej kawy. Jesteśmy spóźnieni, więc ja myślę, że te 20 minut powinniśmy zachować, czyli skoro mamy w tej chwili u mnie tam, nie wiem, 20, prawie 5, czyli weźmy za 10, siódma, tak? Wtorek otrzymałem kolejną publikację o ziemi suwalskiej, bardzo poważną. Pod redakcją przywiózł mi Suwałk mój doktorant, pan Snarski. Tam jest dużo ciekawych opracowań, między innymi wspomniany pan profesor Pokropek tam publikuje i inni. Najnowsza, najświeższa publikacja to jest właśnie ta. Także o tej suwalszczyźnie
jest coraz więcej. Bardzo proszę pana Henryka, bardzo proszę. Dziękuję bardzo za zapowiedź. Z większością państwa znamy się, ponieważ tak się złożyło, że jeden z pierwszych moich wyjazdów delegacyjnych, jak zostałem już absolwentem studiów etnograficznych jeszcze wówczas na Uniwersytecie Wrocławskim, był to wyjazd na Festiwal Kazimierski, gdzie po raz pierwszy zobaczyłem przedmiot moich badań, który stał się też celem moich zabiegów zawodowych przez następne 3 dekady. Tutaj tego w zasadzie nie uczono mnie na studiach. Uczyłem się pracy antropologa o specjalności tak zwanej antropologii stosowanej. Przede wszystkim w terenie dolnośląskim, co jakiś czas także w innych regionach Polski. No i poza granicami, gdzie w pewnym momencie uznano, że jestem specjalistą od ciągłości, od badania kultury w warunkach przerwanej ciągłości osadniczej. Kiedy zacząłem pracować na terenie Dolnego Śląska, mówiono mi, że to jest najgorszy teren pracy dla etnologa, używajmy może już współczesnego określenia, czy antropologa kultury, ponieważ jest tu mieszanka, czyli nie ma nic. Rzeczywiście teren okazał się zupełnie inny, aniżeli te regiony, które poznawałem w trakcie studiów etnograficznych. I rzeczywiście trzeba było opracować szczególne, specjalne metody, które pozwoliły ochronić wielkie pokłady dziedzictwa kulturowego przeniesionego na te tereny po 1945 roku. Na terenie Dolnego Śląska, podobnie jak innych regionów Polski Zachodniej, trzeba było tą polskość budować od samego początku. Nie było na czym jej oprzeć. Oczywiście nadużywano pewnych pokładów wiedzy historycznej, uzasadniając fakt polskości tych ziem obecnością plemion słowiańskich w średniowieczu, czy jakimiś innymi szczegółami, które naprawdę nie miały większego znaczenia, a z perspektywy czasowej brzmią groteskowo. Rzeczywiście trzeba było ogarnąć to całe bogactwo zjawisk kulturowych, które funkcjonowały nie całkiem jawnie, bo nie były zbyt mile widziane przez powojenną politykę kulturalną jako zjawiska, które mogą funkcjonować w obiegu publicznym. Kiedy po raz pierwszy zorganizowałem kilka miesięcy, w zasadzie po zatrudnieniu się w ówczesnym Wojewódzkim Domu Kultury w Jeleniej Górze, przegląd kolędniczy, odsądzano mnie wtedy od czci i wiary, ponieważ na scenie pojawiły się oprócz diabłów również anioły i Matka Boska. I na długi okres czasu, to po latach dowiedziałem się, zakazano awansów mojej osoby, a imprezy wszelkie folklorystyczne wygoniono z bram miasta na daleką, daleką prowincję, gdzie funkcjonują te imprezy zresztą do dzisiaj i mają się całkiem nieźle, ożywiając mniejsze środowiska. Dolny Śląsk jest terenem szczególnym, gdzie po 1945 roku zaistniało dosyć skomplikowane osadnictwo ze wszystkich ziem, ze wszystkich regionów przedwojennej, a nawet Polski w granicach przedrozbiorowych. Proszę państwa, kiedy inflanty odpadły od Polski? No więc to są, a na Dolnym Śląsku jeszcze spotykamy rodziny, które pielęgnują tradycje wyniesione z tamtego regionu. Tradycje oczywiście ludności polskiej. Jest to teren rzeczywiście bardzo skomplikowany, ponieważ te grupy osadnicze nie zawsze osiedlały się w formie zwartej. Były grupy, które nie dały podzielić się i potrafiły postawić się urzędnikom, którzy wówczas kierowali poszczególne transporty do określonych wiosek. Nie dali podzielić się Polacy pochodzący z Bośni. Pogardliwie nazywani przez sąsiadów, ale to na tej zasadzie
zasadzie, że zaistniał na Dolnym Śląsku powszechny syndrom pogranicza. Każdy dla każdego był obcy. Patrzył z nieufnością na inny strój, inną mowę, inne sposoby zachowania, a tym bardziej świętowania. Więc te tradycje przetrwały przede wszystkim w kręgach rodzinnych. Ale były enklawy, gdzie tradycje zachowały się w stopniu całkiem niezłym, pielęgnowane do dzisiaj przez społeczności lokalne. Taką grupą, która nie dała podzielić się i objęła w posiadanie zwarte obszary osadnicze, byli Polacy właśnie z Bośni, którzy w 1946 roku przybyli na Dolny Śląsk i objęli w posiadanie okolice Bolesławca, gminy Lubań, Osiecznica i do dzisiaj możemy spotkać się tam rzeczywiście wioska przy wiosce sąsiadujące. To są często rodziny powiązane krewniaczo, które podobnie świętują, podobnie zachowują się i szanują swoją kulturę. Grupą, która również zachowała wysoki poziom zachowania dawnych tradycji, są górale czadeccy. Górale czadeccy, którzy co prawda nie objęli w posiadanie zwartego obszaru osadniczego, ale poszczególne wioski zaledwie, więc objęli w posiadanie jedną wioskę, potem transporty jechały długo, długo dalej i dopiero następną wioskę. Ale nie było tak jak w przypadku rodzin pochodzących z Kresów, gdzie z jednej miejscowości, z jednej wsi rodziny były rozpraszane na znacznym obszarze, pozwalano wysiadać na poszczególnych stacjach kolejowych jedynie dwóm, trzem, czterem rodzinom, rzadko nieco większej ilości. Dlatego zapobiegano w ten sposób odtwarzaniu się struktur społecznych kresowych i jak gdyby zapobiegano może pewnym reakcjom, jak wówczas to określano, rewanżystowskim, że ci ludzie chcieliby potem wracać na Kresy. Było to bardzo niemile widziane, w ogóle wszelkie inspiracje społeczne w tym kierunku. No i kolejną grupą to wspomniałem o remigrantach i ekspatriantach. Powszechnie jeszcze do dzisiaj w Polsce używa się określenia repatrianci. To jest wynik pewnego cynizmu urzędników ery PRL-owskiej, określających tych ludzi, którzy wyzuci ze swoich ojczyzn, w których od wielu setek lat mieszkały ich rodziny, tam były ich kościoły, cmentarze i domostwa, z których zostali często w dramatycznych okolicznościach wypędzeni, przyjechali do obcej sobie ziemi i określano ich repatriantami, jakoby tych, którzy wracają do swojej ojczyzny. Obecnie w tym roku mija 70 lat od zasiedlenia tych terenów, odbywa się wiele uroczystości i często spontanicznie reprezentanci tych społeczności, często starsi ludzie, dorywają się, że tak powiem, do mikrofonów między wystąpieniami poszczególnych urzędników i mówią, że my nie jesteśmy żadnymi repatriantami, my jesteśmy ekspatriantami. Nas eksmitowano z naszych ojczyzn, czasami siłą, czasami wieloletnią polityką zniechęcania Polaków do pozostawania w swoich dotychczasowych małych ojczyznach. Transporty z ekspatriantami docierały jeszcze w drugiej połowie lat 50. na Dolny Śląsk. Ostatnie rodziny widziały polskie, że nie mają żadnych perspektyw, pozostając na terenie Białorusi, Ukrainy, czy no w zasadzie no głównie oczywiście i na terenie Litwy też. Więc Dolny Śląsk został jeszcze dodatkowo zasiedlony przez grupę tak zwanych przesiedleńców. To była najbardziej zróżnicowana grupa głównie młodych ludzi, którzy z przeludnionych wiosek w regionach znajdujących się w obecnych granicach Polski poszukiwali perspektyw życiowych, przyjeżdżając na ziemię zachodnie, obejmując w posiadanie wiele gospodarstw, no i mieszając się rodzinnie. Do dzisiaj często w naszym regionie spotykamy rodziny, które mają proweniencje, na przykład ludzi, którzy mają proweniencje rodzinne z czterech regionów. Każdy z dziadków pochodzi skądś indziej. Więc jak tutaj chronić tradycje? Zazwyczaj w rodzinie jest ten jeden główny strażnik tradycji. Ta babcia ze Lwowa czy dziadek spod Wilna, który wskazuje, że Wigilię będziemy obchodzić według mojego rytu, według mojego zwyczaju. I często tak po prostu bywa. Aczkolwiek współistnieją, koegzystują ze sobą wątki regionalne z wielu regionów przeniesione w kręgu jednej rodziny. I one jak gdyby się nie zwalczają, nie rywalizują.
Jeżeli babcia pochodziła z Wielkopolski, a dziadek spod Lwowa, na Wigilię sporządza się i zupę grzybową, i barszcz czerwony z uszkami, i to jak gdyby niczemu nie przeszkadza. Całe bogactwo kulturowe regionu polega na jego różnorodności przede wszystkim. I proszę Państwa, zaistniał po właściwie latach 60., w latach 70. taki dylemat, w którym kierunku ma iść polityka kulturalna wobec dziedzictwa kulturowego przeniesionego na tę ziemię przez powojennych osiedleńców. Czy unifikacji, czy eksponowania różnorodności. Niestety ten pierwszy wariant został zastosowany na bazie odwoływania się głównie do kultury ludowej Dolnego Śląska sprzed 45 roku. No trudno było odwoływać się do rzeczywiście niemieckojęzycznej kultury, kultury niemieckojęzycznych autochtonów, ale mieszkały tam enklawy, niewielkie grupki polskojęzycznej ludności, szczególnie pod Sycowem, których repertuar w latach 50. Spisano, udokumentowano część ich tradycji i upowszechniano potem wśród tych ludzi spod Wilna, Lwowa jako obowiązkowy. Skoro mieszkacie na Dolnym Śląsku, macie czuć się tutaj Dolnoślązakami i przejmować tradycje tych enklaw polskojęzycznej ludności, którą w latach 60. praktycznie zniechęcono do pozostania na Dolnym Śląsku. Większość tych ludzi wyemigrowała do RFN. I pozostali właśnie ci lwowiacy, wilniacy, no i przedstawiciele innych również grup regionalnych, którzy musieli porać się do dzisiaj zresztą z tematem tego spadku, który otrzymali jako obligatoryjny z polityki kulturalnej PRL-u w postaci tego repertuaru, tych śpiewników, które były dla nich zupełnie obce, no i noszenia stroju dolnośląskiego, który jest zupełnie obcym polskiej tradycji kulturowej formą jakiegokolwiek kostiumu znanego w kulturze naszych regionów. On jest bardziej związany z kulturą zachodniej Europy, ale kazano się ludziom w to przebierać. Bardzo proszę, następny slajd. No właśnie, co jest dzisiaj tą dolnośląską tradycją? Dużo się o tym pisze z pozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Radni, sejmik województwa często jest obligowany do tego, żeby zająć się tą tożsamością, wielokulturowością Dolnego Śląska. No, i to często wskazuje się na elementy właśnie te poniemieckie. Oczywiście dziedzictwo kultury materialnej jest niezaprzeczalne, które już jest częścią właściwie tego dziedzictwa identyfikowanego jako własne przez pokolenie, chociażby moje, urodzone w latach 50. na Dolnym Śląsku, mimo tego, że moi rodzice pochodzili z zupełnie innych regionów. I jeżeli chodzi o dziedzictwo niematerialne, ratyfikacja konwencji UNESCO w 2011 roku o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego zwróciła fakt na ten element, który zaczyna podlegać szczególnej ochronie. Zaczęliśmy wprowadzać cały program, który ma poddać opiece przejawy tego dziedzictwa, które zostało przeniesione po 45 roku, niematerialnego dziedzictwa, czyli tradycji, ale z pełnym poszanowaniem tej różnorodności regionalnej. Od 31 lat, jak ci z Państwa, którzy długo jeżdżą do Kazimierza, to wiedzą, że coroczna reprezentacja województwa niegdyś jeleniogórskiego, potem dolnośląskiego, zawsze zawierała no, jakieś ważne zjawiska i była reprezentacją no, oczywiście Dolnego Śląska, ale raz Podola, raz Polesia, raz Lwowskiego, tych regionów, których obecnie w granicach Polski nie ma. Jesteśmy depozytariuszem polskich regionów kresowych i jak wspomniałem, nie tylko, również grup remigranckich z Bośni i z Bukowiny. Z Bośni to także są grupy kresowe, bo głównie z Wołynia, z Podola ci ludzie, przodkowie tych obecnych wykonawców emigrowali na tereny południowe, na rubieże południowe Cesarstwa Austro-Węgierskiego,
Śląskiego pod koniec XIX wieku. No i oczywiście górale czadeccy, są to górale śląscy, którzy również na tej samej zasadzie, w tym samym okresie emigrowali na tereny Bukowiny. Bukowina została podzielona na dwie równe części, północną i południową. Południowa pozostała na terenie Rumunii. Tam z tych wsi emigracja do Polski była dobrowolna i te wsie do dzisiaj jeszcze istnieją. Natomiast z terenu ukraińskiego Polacy nie chcieli pozostawać pod władzą radziecką i po tych wsiach już niewiele zostało. Ludzie rozpoznają te miejsca po znajomych krzakach czy drzewach, które tam rosną. Domostwa zostały rozebrane do zera. Ludzie w 1946 roku przyjechali na Dolny Śląsk, na tereny Lubuskiego i dawnego Pilskiego. Proszę dalej. Właśnie górale czadeccy, jest to najbogatsza etnograficznie grupa, która zachowała imponujący zestaw archaicznych pieśni, zwyczajów, obrzędów. Wspomnę Państwu tutaj między innymi o tym archaicznym tańcu i pieśni mu towarzyszącej jelin, wykonywanej we wtorek przed środą popielcową, będącą najprawdopodobniej jednym z najstarszych przykładów polskiego repertuaru pieśniowego, również tanecznego, zachowanego w ogóle w obszarze polskiej kultury. Proszę następne. Polacy z Podola. Tutaj mamy to zdjęcie z festiwalu kazimierskiego. Polaków pochodzących z wioski Tarnawica Polna, daleko, daleko na Podolu, którzy wskutek powojennej polityki kulturalnej wstydzili się przyznać do swojego pochodzenia kresowego. Nie eksponowali tego pochodzenia. Dopiero wizyta przed kilku laty w ramach programu ochrony tradycji i kultury wsi zainicjowanego przeze mnie w 1983 roku doprowadziła do ujawnienia niezwykle bogatych pokładów pamięci tych ludzi, wydobycia pamiątek z tej niegdysiejszej małej ojczyzny, które to pamiątki są jakby cząstką, oznaką ich tożsamości. Dzisiaj do tego się wyraźnie przyznają, ale w wielu środowiskach obawa przed eksponowaniem elementów kresowych nadal istnieje. Proszę następne. To właśnie jest bardzo rzadki przypadek zachowania sieraka. Sierak, czyli ta sukmana męska, zachowana właśnie w tej grupie, która mieszka obecnie koło Bystrzycy Kłodzkiej. Kobieta ubrana jest w kożuch pochodzący z 1915 roku, wykorzystany zresztą tutaj 4 lata temu bodajże podczas występu, ponieważ ten kożuch rozkładano przed grupą kolędników, śpiewając stare pieśni kolędowe pochodzące z tamtego terenu, przy wtórze dzwonka, którego dźwięk rozpraszał złe moce. Tutaj mamy grupę z Działoszyna, czyli kraniec polski zupełny, okolice Worka Turoszowskiego koło Bogatyni, pielęgnującą tradycje poleskie z pogranicza też Wileńszczyzny. Bardzo dużo tych grup mamy. Oczywiście tak jak archetyp tradycyjnego święta w kulturze, wokół stołu, wokół tradycyjnego jedzenia ewokowane są klimaty związane z dawnym życiem, reliktami tego pejzażu, tej rzeczywistości kulturowej, która świadczy o tożsamości tych grup. Jest to na pewno wyobraźnia dotycząca pewnego mitologizowania tej przeszłości. Ta zostawiona mała ojczyzna z perspektywy czasu wydaje się o wiele piękniejsza, o wiele wspanialsza niż była w rzeczywistości. Żyło się rzeczywiście biednie, ale zachowuje się te wszystkie elementy, które bardzo dobrze są kojarzone. Częścią tego oczywiście jest kuchnia i zwróćcie Państwo uwagę, to jest konkurs na tradycyjne potrawy wielkanocne. Uczestniczą w tym również ludzie młodzi. To nie jest prawda, że polska wieś odwraca się od przekazu tradycji. Jest to pewnego rodzaju nadużycie publicznie głoszone na wielu forach w Polsce. Polska wieś oczekuje pewnego ośmielenia w pokazaniu własnych tradycji, które były przez dziesięciolecia polityki kulturalnej PRL-u spychane na margines, wręcz lekceważone. Tu mamy grupę Polaków z Bośni, która do dzisiaj pielęgnuje swoje tradycje wywodzące się oczywiście z Kresów. Tylko na emigracji ta tradycja nie podlegała takiej ewolucji jak w ich rodzinnych wioskach i traktowano każdy relikt polskości, mieszkając w Bośni, jako rzecz świętą, jako rzecz wyjątkową, podlegającą szczególnej opiece i ochronie. Stąd tak wiele sukcesów wykonawców, śpiewaków wywodzących się z Bośni, Polaków stamtąd na festiwalu kazimierskim.
No i Polacy oczywiście, przesiedleńcy z centralnych regionów Polski, obecnie w granicach, którzy również potrafią nawiązywać do swojego dziedzictwa, unikając zniekształceń, które próbowano im narzucać w powojennych latach. Górale podhalańscy, jak powiedziałem, mamy calutkę Polskę w przekroju i to jest wielka przygoda dla mnie, jako dla badacza, który spotyka się z tymi grupami, że możemy z każdym regionem, z każdego regionu skarby pokazać, które no, na pewnego rodzaju emigracji, no bo jednak została opuszczona niegdyś ta mała ojczyzna. No dlaczego opuszczona tu w przypadku górali podhalańskich? No tak jak odpowiedział mi ojciec tej pięknej dziewczyny, śpiewaczki, zresztą laureatki Festiwalu Kazimierskiego, trzecią nagrodę kilka lat temu zdobyła pani Joanna Janik. Powiedział: panie, no my musieli stamtąd jechać, bo my byli sakramencka bidota, a tutaj były możliwości dla nas. Ale do dzisiaj zobaczcie państwo, jak pięknie przywiązani do swoich tradycji i nawet sukcesami kazimierskimi. Proszę dalej. No i oczywiście konkursy tradycji, konkursy folkloru, które zainicjowane zostały w 1983 roku, które, tak jak tutaj nawiązuję również do wypowiedzi pani Marii, mają niebagatelne znaczenie dla podtrzymania tradycji w kręgu grup lokalnych. Po reformie administracyjnej zniszczono w Polsce cały system ochrony tradycji, który bardzo dobrze funkcjonował, mimo pewnych zagrożeń ze strony zespołów pieśni i tańca, mimo różnych wpływów niekorzystnych w polityce kulturalnej, to jednak istniejące konkursy pozwalały w każdym regionie dbać o pewien poziom zachowywanych tradycji. Kiedy zaistniała reforma administracyjna, to państwo pewnie też z doświadczenia pamiętacie, po kolei eliminowano ten temat z pracy byłych wojewódzkich domów kultury, które zamieniały się w instytucje usługowe wobec samorządów i organizują do dzisiaj przede wszystkim festyny, na które zaprasza się chałturzące gwiazdki. Niemile widziane są tam treści folkloru jako refleksyjne, zbyt smutne, ale jednak mimo wszystko dzięki uporowi grupy profesjonalistów, którzy związani byli z festiwalem i są nadal często z Festiwalem Kazimierskim, udało się wiele rzeczy ocalić. Festiwal Kazimierski jest jedynym programem ogólnopolskim ochrony tradycji, który stanowi punkt odniesienia w pracy bardzo licznej grupy i animatorów kultury, i samych wykonawców na terenie całego kraju. Co roku jest tutaj reprezentowana prawie cała Polska. Dlatego ochrona formuły tego festiwalu, ochrona nagrody, również formuły nagrody festiwalu, powinna podlegać szczególnej ochronie jako dobro kulturowe polskie. Nie wolno tego przeinaczać, rozszerzać na jakieś inne przypadkowe grupy, bo to jest rzeczywiście fenomen, że przez 50 powojennych lat udało się uchronić ten festiwal przed zmianami formuły. I to świadczy o tym, jak bardzo jest ona nadal uniwersalna. Proszę następne. To właśnie festiwale tradycji, właściwie konkursy tradycji, przepraszam, stanowią często no, przedmioty wielkiego zaskoczenia dla znawców, dla etnologów. Zacytuję tutaj słowa obecnej na sali pani Małgorzaty Orlewicz, wicedyrektor Muzeum Etnograficznego w Warszawie, która odwiedza też często Dolny Śląsk. Mówi: każdy konkurs przynosi nowe olśnienia. Przepraszam, że to ja cytuję panią Małgorzatę, tu siedzi, ale... Dokładnie chodzi o te słowa, które również publikowaliśmy i przez przynajmniej 31 lat mojej pracy zawodowej nie było tak, że w tych konkursach powielają się zjawiska. Zespoły szlachetnie rywalizują, docierając do głębin pamięci, próbując jeszcze odnaleźć coś nowego z tych tradycji, które spoczywają w głębinach pamięci najstarszych ludzi, mieszkańców wsi. No, ja tak jako dziecko marzyłem, żeby zostać archeologiem. Zostałem archeologiem pamięci, ale to chyba jeszcze większa przygoda. Oczywiście wokół tego stołu bardzo wiele się kręci. Starsi ludzie są tutaj najważniejszymi autorytetami, jeżeli chodzi o wskazywanie tego, jak ta tradycja powinna wyglądać. Ja stałem się bardzo niepopularny w pierwszym okresie
okresie mojej pracy na Dolnym Śląsku, ponieważ doprowadziłem, wskutek decyzji administracyjnych, byłem urzędnikiem wojewódzkim wówczas też, do zwolnienia wszystkich instruktorów wiejskich zespołów amatorskich. Jeżdżono na mnie na skargę do wojewody, żeby zwolnić tego młodego i tak dalej. Zespoły się buntowały, chciały zatrzymać dziewicze wianki na głowach, ale w pewnym momencie okazało się, kiedy uwierzyły mi, że docieramy do prawdy, do istoty ich kultury, że moje intencje są czyste, nie nadużywam tutaj niczyjej godności, że stało się to naszą wielką przygodą wielotysięcznej rzeszy wykonawców. Jako antropolog o specjalności antropologia stosowana, przede wszystkim cały czas, te 30 lat postrzegam jako tę dziedzinę, jako antropologię w działaniu, w bezpośredniej relacji z grupami, dla których dobra staram się działać. Ktoś może się zapytać, to jest moje wyobrażenie może na temat ich dobra, ale przede wszystkim wsłuchuję się w co ci ludzie mówią i wskazuję miejsca, gdzie ta ich kultura jest zagrożona bądź spychana na margines. Zjawiska kultury, z którymi ja obcując doznaję olśnień, mnie one przyprawiają o takie naprawdę wielkiej klasy wzruszenia artystyczne i kiedy wspólnie z moją żoną, kiedy jeździmy do wielu zespołów, mówimy sobie, jak czujemy mrowienie na plecach, to znaczy, że obcujemy ze zjawiskiem niezwykłej klasy, bo już pewne rzeczy intuicyjnie się dostrzega. Jest to również antropologia walcząca. Jakby to Anglicy określili militant antropologii. Jest to rzeczywiście, nie złożyłem broni przez 31 lat. Kiedyś walczyliśmy, broniliśmy naszych zespołów wiejskich, amatorskich, które prawdziwe, autentyczne tradycje chciały pokazywać przed zalewem zespołów pieśni i tańca, bo to był obowiązkowy rytm, który był narzucany przez urzędników pozbawionych wiedzy, czasami wyobraźni, wrażliwości, ale przede wszystkim realizujących politykę PRL-u. Teraz te zespoły nie są zagrożeniem dla nas, ponieważ został zakręcony, a wręcz może przykręcony tylko kurek z obfitymi dotacjami ze strony kopalń, hut, które fundowały tym zespołom wyjazdy do najbardziej egzotycznych miejsc świata, żeby na przykład na przedmieściach Delhi promowały polską kulturę za olbrzymie pieniądze. Nie zwracano uwagi i spychano na margines te zespoły wiejskie, bo one były smutne, a to przecież istota naszej kultury, istota naszej tożsamości, ponieważ nie był to dobry czas, trzeba było zespołów i polskiej kultury, polskiego dziedzictwa bronić przed zalewem tego. Obecnie, proszę bardzo, następne, obecnie jest, to są jeszcze górale czadeccy, proszę dalej, którzy oczywiście, często i właśnie młodzież, która naprawdę gremialnie w tym uczestniczy. Proszę następną fotografię. Te małe dziewczynki, laureatki konkursu Duży Mały, nieopatrznie przekształciły się w kobiety dorosłe. Jak tutaj widzimy, to są te same dziewczynki. I już teraz zakładają swoje rodziny. A jutro czy pojutrze będziecie Państwo świadkami występu w konkursie Duży Mały następnego pokolenia tej młodzieży, która w tej samej wiosce Gościszów przejmuje tradycje, nie wstydzi się ich. Babcie opowiadają o tym, że najlepszym moim kumplem jest mój wnuk, który chodzi ze mną w pole i śpiewamy razem. Właśnie te babcie, te mistrzynie, które też są laureatkami festiwalu w Kazimierzu. Gdyby nie festiwal w Kazimierzu, ja w mojej pracy nie miałbym po reformie administracyjnej żadnego punktu odniesienia, żeby te rzeczy bronić. Ten festiwal ma olbrzymi prestiż w świadomości ludzi mieszkających w środowiskach lokalnych. Dlatego przestrzegam wszystkie osoby, które mają na to wpływ, żeby nie zmieniać jego formuły i nie otwierać drzwi i okien na wszystkie strony, żeby tu się pojawiało wszystko, co tylko chciałoby zaistnieć. Chrońmy jego formuły. Właśnie, to nie tylko pieśni, to jest także sztuka ludowa, piękne bibułowe kwiaty, które też są tradycją przenoszoną z pokolenia na pokolenie. I proszę Państwa, żeby uzyskać takie spojrzenia, jak te dwie panie, które teraz widzieliśmy, naprawdę
nie uzyskuje się takich ujęć, poznając je w ciągu 10 minut. Na takie spojrzenia pracuje się 30 lat. No jedna z legend festiwalu, pani Michalina Mrozik, która po 30 latach i po niezwykłych perypetiach zdrowotnych stanęła 2 lata temu na scenie, zdobywając drugi raz w życiu basztę ze swoją siostrą starszą o 5 lat, 86-letnią Stanisławą, która powiedziała: proszę pana, moją siostrę pan już drugi czy trzeci raz zaprasza do Kazimierza, przecież ten sam ojciec uczył nas śpiewać. Niech pan pozwoli mi też zaśpiewać. Zdobyła pierwszą nagrodę zaraz za siostrą. Rzeczywiście fenomenalne polskie rodziny, które ciągną wielką polską tradycję, polskie dziedzictwo kulturowe. Z zeszłego roku Feliksa Cierlik, również Polka, której rodzice pochodzą z Bośni, ale urodzili się na Kresach. No i wspaniałe tradycje kolędnicze. Znowu wioska Gościszów. To jest zdjęcie z 86 roku. To są moi rówieśnicy, którzy, jak ja zacząłem pracować, chodzili z Herodami. Właśnie tak wtedy wyglądali, zachwycaliśmy się nimi, pokazywaliśmy ich w Kazimierzu, w całej Polsce. Mały król Herod, który, bo tam role przechodzą z ojca na syna, do tego stopnia, że nawet na nazwisko potrafią mieć anioł, czy jak diabła grał, to kusy. I chłopcy od nich przejęli 13-letni tradycję chodzenia po kolędzie, no bo tam już po prostu zaczęliśmy się żenić, że tak powiem. No więc następcy, 13-latkowie, którzy 2 lata temu w Tarnogrodzie zaprezentowali jako jedno z ostatnich swoich widowisk, bo też zaczęli już dochodzić do wieku, kiedy trzeba się żenić. No i nastąpił czas pożegnania z nimi, właśnie z tymi następcami moich rówieśników. Proszę dalej. To są ujęcia z ich ostatnich występów. Wspaniałe kolędy. Również w Kazimierzu to pokolenie występowało, śpiewając na scenie konkursowej. I oni odchodzą, odeszli. Oni już odeszli. Proszę następne. A to są ich następcy. Na moich oczach trzecie pokolenie. Popatrzcie państwo, jeszcze chłopaki, takie trochę nieśmiałe, ale pilnowane przez społeczność, że tak trzeba daną pieśń śpiewać. Po kolei ma być tak i tak. Po prostu jest to fenomen kulturowy, który towarzyszy tutaj no, świętom Bożego Narodzenia, świętemu stołowi wigilijnemu. Tu akurat stół wileński z ludźmi, dla których jest on po prostu święty. Proszę następne. Konkursy na potrawy wigilijne, konkursy kolędnicze bardzo integrują środowiska. Często, no właśnie, sztuka ludowa. Proszę dalej. Koszyki wielkanocne. Tutaj widzieliśmy koronę cierniową uwitą z chrzanu, z korzonka chrzanu, przez którą dokonywano pierwszego udoju na wiosnę. Co roku takie zjawiska odnajdujemy. Czy mrówki, które się wygubia święconym w koszyku makiem. Trzeba 4 rogi domu posypać. Proszę państwa, no, pozwoliłem sobie na taką definicję tradycji. Tradycja jest naszym uobecnionym trwaniem w przestrzeni czasu. A teraz zobaczmy zagrożenie, które się dzieje. To są zespoły pieśni i tańca, które no nie są już teraz takim zagrożeniem, bo nie są narzucane te formy odgórnie. Oczywiście każda z tych form, również zespoły pieśni i tańca, ma swoje pozytywne aspekty. Nawet rewia na ludowo w wykonaniu Mazowsza czy Śląska ma swoje atuty widowiskowe, ale nie zastąpi to ochrony tradycji dziedzictwa kultury niematerialnej na terenie Polski. To są zupełnie odrębne sprawy. Czy rozpasana biesiada? Pozwoliłem sobie państwu pokazać kilka co smaczniejszych ujęć z Festiwalu Tradycji w Operze Wrocławskiej. To robi niestety mój urząd, w którym pracuję, ale od lat perswaduję, że nie powinien się nazywać tradycji, ale raczej Festiwal Amatorskiego Ruchu Artystycznego. Tu mamy nieudolną próbę kankana. Proszę dalej. A tutaj no, już bardziej udaną próbę tegoż kankana. Te zespoły funkcjonują pod mianem ludowy
i znowu syndrom ustawiania się w garnuszku dofinansowania tych zjawisk, które mają być traktowane jako tradycja. To nie jest tradycja. Zobaczcie Państwo, instrumentarium zupełnie obce, ordynarne często, obsceniczne zaśpiewy. Tutaj próba dolnośląskich, jakby imitowania przedwojennych dolnoślązaków, Niemców, ale z polskimi obiegowymi byle jakimi pieśniami. I na poprzednim slajdzie Państwo widzieliście po prawej stronie no, fałsz, który dochodzi do pewnego stopnia, kobieta przebrana za mężczyznę. Tego tradycja nie tolerowała. Tego właściwie w każdej kulturze było to naganne. Jeszcze raz zespół pieśni i tańca, ulubiona forma nakrycia głowy w stroju rozbarskim, ponieważ no, ładny jest i tylko dlatego, czy strój fantazyjny, ani nie przydaje to urody tym starszym paniom, które no nawet ubierając się w jakikolwiek inny strój wyglądałyby bardziej korzystnie. Proszę następne. No nawet takie stroje i jeszcze jedno proszę. Bardzo często Unia Europejska finansuje te stroje i życzy sobie, żeby w widocznych miejscach funkcjonowały takie naszywki. No nie ma to z kulturą, z dziedzictwem kulturowym nic wspólnego, ale zwróćcie Państwo uwagę na marnotrawienie funduszy, które są przeznaczone na ochronę tradycji. W skali gminnej marnotrawi się olbrzymie środki, zakupując no, tego typu stroje dla wykonawców. Jak do tego się ma jak stosunek ludzi, którzy są nosicielami tradycji? Zadziwienie. Przede wszystkim zadziwienie, ale też jeżeli nie znajdą się orędownicy walczący o doprowadzenie sytuacji do zdrowej, normalnej, to zostaną pozostawieni sami sobie. Oni nie funkcjonują w internecie. Oni nie będą składać aplikacji online do Ministerstwa Kultury. Od tego są profesjonaliści tego rodzaju, jak moja skromna osoba, jak Państwo będący na sali, żeby ich wspomagać. I tego nie zastąpi żadna, nawet najbardziej szlachetna grupa pasjonatów innych profesji, którzy będą od przypadku do przypadku, kiedy dostaną zastrzyk pieniężny, jeździć i interesować się tym, co tam kobiety na wsi śpiewają. To musi być zorganizowany system ochrony dziedzictwa kulturowego. Tutaj mamy przykład zespołu, który ja często czuję się jak lekarz nad łóżkiem, często beznadziejnie chorego. Tutaj zespół, który stanowił przypadek beznadziejnej, nieuleczalnej biesiady, który po prostu no nie wierzyłem, że cokolwiek da się z tym zrobić. Okazało się, że po pół roku działań, rozmów z tymi ludźmi, dotarli do swojego pięknego repertuaru, z miejsc pochodzenia. Nawet ubrali się w strój, w którym no, nie, babcie niektórych z nich w podobnej formie chodziły. Jedna z tych kobiet po powrocie z Kazimierza powiedziała mi: proszę pana, ja nie wierzyłam, że kiedykolwiek ja z domu wyjdę nieumalowana. Tutaj wyglądała pięknie i naturalnie. No właśnie, kontakt międzypokoleniowy, starsi ludzie z młodszymi. Proszę bardzo, następne, już kończymy. I zespoły, które tutaj nagradzane, jak zespół śpiewaczy ze Zbylutowa, górali czadeckich, zdobył basztę na festiwalu kazimierskim i w następnego sezonu najwyższą nagrodę na Światowym Festiwalu Muzycznym w Middlesbrough, który jest oceniany, bardzo nielubiany, szczególnie przez stylizowane grupy. Jest oceniany przez etnomuzykologów z Oxford, z Cambridge i to była najwyższa ich ocena. Czy grupy przedstawiające autentyczne zwyczaje na festiwalach francuskich. Nie animacje, nie rozbawianie, tylko pokazywanie sedna, istoty tradycji. Proszę Państwa, no to jest kawałeczek, właściwie strona tytułowa z czasopisma, które ukazało się w roku 1985, po pierwszym sukcesie Michaliny Mrozik, kiedy odnaleźliśmy pieśń śpiewaną w obozie Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. O wiele
bogatszym wariancie aniżeli w zapiskach u Kolberga. Nauczyłem się szanować i doceniać ludzką pamięć. Mogą w niej tkwić prawdziwe skarby. I na następnym slajdzie bardzo ważna postać dla Kazimierza, która potrafiła zintegrować sporą grupę nawet ludzi tutaj, część obecnych z Państwa na sali. Pani Ewa Bączyńska, no i moja skromna osoba jeszcze dosyć w młodym wieku. I nazwy tych konkursów, które pozwoliły nam utrwalić, ocalić pamięć. I proszę następne. Dolnośląski Program Ochrony Tradycji Kultury Wsi, który pokazuje istotę naszego prawdziwego dziedzictwa w tak trudnym regionie jak Dolny Śląsk. Kanon tradycji jest dzisiaj tak samo potrzebny jak muzyka Bacha. Celem priorytetowym w polityce państwa w działaniach ochronnych tradycji jest wzmacnianie przekazu kulturowego w kręgu społeczności lokalnych. Podkreślam to i apeluję do wszystkich ludzi, którzy zajmują się profesjonalnie tematem ochrony dziedzictwa kulturowego. Zagrożeniem jest wielka nieodpowiedzialność obecnie decydentów, wpływ lobbowanych różnych grup około, które uzurpują sobie prawo do zawłaszczania tradycji, lecz pamiętajmy, to co jest nazywane teraz jakby tradycją nowo powstałą, to jest tak zwana tradycja sytuacyjna, zwana również przez teoretyków fałszywą tradycją. No, my możemy ją określać również mianem odwzajemnionej, ale niech to wszystko sobie istnieje. Natomiast z osobnego garnuszka finansowania powinny być wzmacniane sprawy związane z autentycznym przekazem. Proszę Państwa, ostatnia informacja, już obiecuję, że kończę. Niedawno na Wydziale Prawa i Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się bardzo ważna konferencja pod tytułem Przestępczość przeciw dziedzictwu kulturowemu. Diagnoza, zapobieganie, zwalczanie. Temat z jednego z referatów. Zniszczenie zabytku równa się zbrodni przeciwko dziedzictwu kulturowemu. My zaczynamy obecnie traktować w Polsce również niematerialne dziedzictwo kulturowe jako równorzędnie wartościowe jak zabytki materialne. Dlatego te nieodpowiedzialne działania powinny podlegać szczególnemu sankcjonowaniu, przynajmniej przez opinię publiczną. Liczy się nasza tradycja i to, co z niej będziemy mogli wspomóc, aby ofiarować następnym generacjom. A Festiwal Kazimierski w Polsce nadal jest numer jeden. Żadna z instytucji, ani Narodowy Instytut Dziedzictwa, ani żadna z instytucji nie zaproponowała niczego lepszego. Jeżeli zmieni się formuła tego festiwalu, my w terenie, w regionach pozostaniemy bez oręża w dziedzinie tej militant antropologii, czyli antropologii walczącej. A walczymy chyba o nasze wspólne dobro. Dziękuję Państwu. Dziękuję panu Henrykowi Dominowi za przedstawienie swojego wystąpienia. Mamy zatem tutaj zaprezentowane takie trzy doświadczenia z trzech różnych, ale w jakimś sensie podobnych regionów. To znaczy, jak się okazuje, niemal każdy jest skomplikowanym zawsze regionem. I ta potrzeba docierania do istoty rzeczy, no, musi być jakby pierwszym etapem każdego działania. No i dziękuję też za aprobatę, za pozytywną ocenę tego festiwalu w Kazimierzu. To też się przewijało właściwie we wszystkich wystąpieniach. No i żeby nie przedłużać, to przechodzimy do dyskusji. Bardzo proszę o wystąpienia w formie już dyskusji. No tutaj pewnie jeszcze inne regiony mogą się tutaj jakoś skrótowo przywołać, jakoś zaprezentować. Można też oczywiście pytania stawiać. Można też nie zgadzać się z tezami czy z jakimiś sformułowaniami. Wszystko jest tutaj możliwe. No, dialog kulturowy. Bardzo proszę, pani doktor Brzezińska, tak? Widzę, bo mi tu w oczy świecą, ale... Tak, proszę bardzo.
Dzień dobry, Anna Brzezińska, ja reprezentuję Instytut Technologii w Poznaniu, ale też Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Mam pytanie, no pytanie do Pana, do ostatniego z prelegentów, a propos tego, co Pan powiedział, a propos właśnie festiwalu w Kazimierzu, że to nie jest miejsce na wszystko, że jakby Pan tutaj uważa, że jakby nie wszystko, co chciałoby tu zaistnieć, powinno tutaj zaistnieć. Ja mam właśnie pytanie o to, co według Pana, też jakby bazując na Pana tutaj doświadczeniu, jak Pan myśli, jakie formy tutaj niekoniecznie powinny wchodzić, nie wiem, czy tylnymi drzwiami, czy przednimi drzwiami. Domyślam się, że oczywiście też biesiada, te stroty i tak dalej, może to już pominimy, bo to osobny wątek, ale to by mnie interesowało, takie jakie nowości niekoniecznie tutaj. Ja może oddam mikrofon. Mam jeden mikrofon, chciałem, że drugi. Dziękuję bardzo za to pytanie. Proszę Państwa, kiedy zacząłem przyjeżdżać na Festiwal Kazimierski, przyjeżdżało wówczas również wielu przedstawicieli mass mediów. Telewizja, która niewiele kosztowała, więc była prawie dyżurna na prawie każdym festiwalu. I kiedy prezentowano tradycje, często bardzo stare, był taki festiwal, że pamiętamy, były mody na różne pieśni, więc był festiwal, gdzie pieśni pogrzebowe również były prezentowane. Piękne, mądre, o bardzo poważnym, ale przejmującym przekazie idei. I były one rzeczywiście, publiczność w nie się zasłuchiwała. Kiedy ci przedstawiciele mass mediów próbowali potem nagrywać jakieś urywki filmowe z wykonawcami festiwalowymi, mówili, a czemu wy kobitki jesteście takie smutne? No ruszajcie się, bądźcie wesołe, albo ubierzcie się jakoś. Kiedy te kobiety były ubrane często w bardzo dawne, stare swoje stroje, niekoniecznie upstrzone wstążeczkami. Broniliśmy wtedy festiwalu przed takimi zakusami, zawsze pojawiały się takie elementy. Powiem Państwu, że my już na poziomie regionalnym, wielu z nas, którzy selekcjonują czy typują wykonawców na kolejne festiwale jako reprezentantów regionu, jesteśmy zalewani, wręcz osaczani przez zespoły, które mają świetne koneksje, na przykład polityczne, zespoły biesiadne, które chcą się tu wepchać. Oczywiście województwo mogłoby za to zapłacić, nic by z tego nie wynikało. Jeżeli zespół przyjedzie bez nagrody, no to też nic się nie wielkiego nie stanie, ale bronimy czystości tego festiwalu jako pewnego wzorca. Pojawiają się obecnie rzeczywiście duże pola takiego zainteresowania społecznego polskim folkiem. Pojawiło się to po fascynacji kulturą andyjską, potem kulturą irlandzką. Bardzo pięknie, że istnieje takie zainteresowanie, że kierunki etnologia, antropologia kulturowa mają coraz więcej zwolenników. Pamiętajmy jednakże, że jest to pewnego rodzaju szlachetna pasja, która nie stanowi istoty, idei tego festiwalu. Nie ci ludzie będą kontynuować, nie są odpowiedzialni za kontynuację tradycji, nawet jeżeli jeżdżą w środowisku wiejskim i okazują swoje zainteresowanie dla śpiewającej grupy kobiet, czy mężczyzn, czy dla jakiegoś zwyczaju. I to nie o to chodzi, żeby czegokolwiek zakazywać, bo pamiętajmy, to jest amatorski ruch artystyczny. Każdy może robić sobie, co chce. Natomiast ten festiwal prezentuje kanon tradycji, który powinien znajdować się pod ochroną. Uważam, żeby tradycja była rozpoznawalna, musi istnieć wierność kanonowi. Dlatego od 100, 200, 300 lat te pieśni krążą, jak ta pieśń z obozu Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Na przykład ruch folkowy w sposób dosyć dowolny interpretuje repertuar ludowy, dostosowując to do brzmień jazzowych czy innych, i często bardzo interesujące zjawiska artystyczne tutaj powstają. Oczywiście nie o to chodzi, żeby stworzyć pewnego rodzaju bastion, twierdzę, ale żeby wyodrębnić pewien obraz, który podlega szczególnej ochronie.
jak mówię, niczego nie zakazywać i może nie zamykać, ale chroniłbym tutaj istotę Nagrody Kazimierskiej, na którą 20 albo i więcej lat pracuje dana grupa pochodząca z regionu, żeby zdobyć nawet no, jakąkolwiek nagrodę, niekoniecznie basztę, a w ostatnich latach mamy takie przypadki, zresztą podczas posiedzenia Rady Artystycznej Festiwalu o tym też wspominaliśmy, osoba, która się nauczyła 3 tygodnie temu pieśń od Kobieciny Wiejskiej, nagle przyjedzie i dostanie basztę. Po 2 latach na przykład z taką dziewczyną rozmawiam, no i powiedz, no przykładowo, Aniu, co teraz robisz? A ja już wyszłam za mąż, pracuję sobie jako chemik, bo jestem wykształconym chemikiem. Pięknie, że się tego nauczyła, że się tym zainteresowała, ale zobaczmy, jak bardzo deprecjonujemy nagrodę, która stanowi formę nobilitacji społecznej w kręgu społeczności lokalnej. Zdobycie baszty, jak kiedyś tutaj rozmawialiśmy w tych kręgach niejednokrotnie, stanowi jakby przyznanie szlachectwa tej grupie włościan, która z pełną świadomością i szacunkiem odnosi się i z godnością do swoich tradycji. Dziękuję. Następnie, kto by jeszcze chciał? Profesor Barpiński, bardzo proszę. Henryk Dumik użył tutaj terminu kanon 2 czy 3 razy i ja jako juror Festiwalu w Kazimierzu muszę tutaj zgłosić jednak pewną uwagę. W folklorze nie ma kanonu. I to jest pierwszy problem, trudny bardzo dla nas wszystkich, dla tych, którzy są wykonawcami, dla tych, którzy są jurorami, tak jak ja tu od lat siedzę razem z Olą. I przypomnę, że wielki folklorysta, jakim był Julian Krzyżanowski, który badał tekstową stronę tekstów ludowych, zakwestionował istnienie kanonu. Powiedział, że nie ma kanonicznego tekstu folkloru. I to jest, panie Henryku, nasze wspólne zmartwienie. Bo pan może, pokazał pan panią Mrozik, ja ją pamiętam, jak ona śpiewała: pod kamienicem, pod Podolskim stoi Turek ze swym wojskiem, stoi i siermuje, więcej wojska. Wspaniale zaśpiewała. To była odtworzona, znakomicie wykonana pieśń z czasów właśnie dawnych, no nie akurat samego sowieckiego, ale późniejszych, kiedy tę Wiktorię Wierdeńską z 1683 roku lud wspominał. Tak, odtwarzać trzeba, ale to nie może być reprodukcja taka wierna tradycji, i ta zasada wierności tradycji nie może być tutaj wyniesiona na piedestał tak wysoko, jak panią podniósł. My mieliśmy dylemat wielokrotnie dyskutowany w jury, co zrobić z młodymi, którzy się przyznają do tradycji, a równocześnie chcą ją po swojemu zinterpretować. I myśmy im przyznali w jury, panie Henryku, prawo do prezentowania swoich wersji tego tradycyjnego, pięknego repertuaru. I od 2 czy 3 lat mamy tutaj przecież dostęp, udostępniliśmy jako jurorzy odpowiedzialni za formułę festiwalu młodym. Państwo jesteście tu bardzo młodzi nawet i przypuszczam, że niektórzy z nich wystąpią. Wiem, że nasza studentka się szykuje tutaj wystąpić też, nie wiem, czy w stroju ludowym, czy pani, czy nie, ale chciała wystąpić w Kazimierzu, bo czuje się dobrze w tym repertuarze, ale wykona go po swojemu. I młodzi mają dostęp do festiwalu w Kazimierzu. Oczywiście duży, mały to było jakby przedszkole, a teraz już młodzi, tak jak Tomek, ten dudziarz z Wielkopolski, Kicki, jak, przepraszam, nazwisko, Kiciński. Był tym małym, a potem był mistrzem. I to jest piękne przyjęcie tradycji. Młodym musiała być Estrada Kazimierska udostępniona i myśmy odeszli od tej formuły, która była przez lata wystarczająca, okazała się niewystarczająca. I tutaj, panie Henryku, bym zakwestionował użycie słowa kanon. W folklorze nie ma kanonu. Owszem, pan Prusinowski świetnie wykonuje kolbergowskie pieśni, napisy, otwiera to z pietyzmem i to się ceni, i to jest dobre, ale to nie może być jedyny sposób, który byśmy akceptowali jako
obowiązujący, jest prawo wykonawców do pewnego przetworzenia, przejęcia, przystosowania także. Profesor Hernas, wielki folklorysta, używał tego określenia, przystosowanie tradycyjnego repertuaru do aktualnej sytuacji, pewien element aktualizacji. Nie ma recepty na to, jak to zrobić, ale muszę jednak bronić prawa tych i folkowców, i tych wykonawców typu Prusinowskiego do tego, żeby interpretować i przekazywać tę cenną cząstkę tradycji ludowej po swojemu. I to taka uwaga, trochę polemiczna wobec pana, ale pozwolę sobie, jeśli może, jeszcze jedną uwagę. Ja się ogromnie cieszę z tej formuły, którą tutaj zaproponowano na seminarium, ponieważ tu się spotkały dzisiaj osoby bardzo różne. I to jest świetna formuła. Mianowicie Ola Bogucka, która parę lat temu, pamiętam, występowała też w prelekcji, ale zaśpiewała nam górackie pieśni. Wspaniale zaśpiewała, ponieważ łączy w sobie kompetencje badacza, dokumentalisty i wykonawcy. I wystąpił do pan Mirek Trus, o właśnie, który jest znakomitym organizatorem, instruktorem. Ale wystąpił i pan Mrawski, który dla mnie jest wzorem łączenia kompetencji wykonawczych, umiejętności bycia instruktorem. To są niesłychanie ważne połączenia. Ja jestem, podobnie jak kolega Adamowski, notabene mogę powiedzieć, mój student kiedyś. I my jesteśmy dokumentaliści, myśmy wydali... Nie miałem z tobą żadnych zajęć. Dopiero na pracy, na pierwszym doktorze. Pierwszy mój doktor, który wypróbowałem. I proszę państwa, chcę powiedzieć, że to jest bardzo ważne spotkanie, które dzisiaj się odbyło, bo tu właśnie badacze folkloru, dokumentaliści, instruktorzy i dzięki panu Murawskiemu, także wykonawcy, bo pan, jak się dopytałem, śpiewa także w tym wspaniałym pograniczu, w tym symfole, które mieliśmy okazję kiedyś słuchać, znakomity. Więc są trzy rodzaje kompetencji. Naukowo-dokumentacyjna, taka wykonawcza i instruktorska. I teraz zastanawiam się, kto to jest folklorysta? Otóż ja bym tu przywołał mądrość mojego nauczyciela akademickiego Michała Łysiowa, swoją drogą Ukraińca polskiego, który znakomicie pisze o folklorze i wykonuje pieśni. Ja marzyło mi się to, żeby być nie tylko dokumentalistą, ale także wykonawcą. Nawet próbowałem w naszym, kiedyśmy lubelskie szykowali do druku, ten duży taki 5-6-częściowy tom czwartego nowego Kolberga, że zawiąże zespół. Proponowałem Adamowskiemu, żeby trochę na skrzypcach pograł, a może zaśpiewał ze mną, nie zgodził się. Proponowałem moim współpracownikom, Tomek Rokosz się zgodził, Ewa Pacławska, ale ten zespół się nie utrzymał i nam się nie udało. Ja cierpię, jestem niespełnionym wykonawcą folkloru, ale po cichu sobie tam czasami śpiewam i uważam, że folklorysta prawdziwy, taki na miarę Kolberga, powinien zmierzać do tego, do czego doszedł Kolberg. Kolberg komponował sam, był nauczycielem muzyki, był badaczem, zapisywał, łączył kompetencje dokumentalisty, kompetencje wykonawcy, kompetencje także tego instruktora, bo on też przygotowywał na fortepian, przerabiał i grał przecież sam także, dopóki nie uznał, że nie ma szans wygrać z Chopinem i się wycofał z uprawiania gry na fortepianie w Warszawie. Kolberg był polihistorem, właściwie syntetyczny, wielowymiarowy i to jest ideą folklorysty dla mnie. Ja taki ideą jeden spotkałem. Niedawno byliśmy w Petersburgu na konferencji kolbergowskiej, objawił nam się profesor Igor Maciejewski. Proszę państwa, on wszystko potrafił. On potrafił grać także Kujawiaki i Mazurki. Kolberga wykonał nam sam.
Potem mówił prelekcja o Kolbergu, a potem okazało się, że on komponuje i jego uczniowie dali koncert fortepianowy według po prostu wielowymiarowy. I tego życzyłbym Państwu wszystkim, którzy się uważacie za dysponentów tej tradycji, żebyście umieli tak jak właściwie z obecnych tutaj chyba Pan Józef najbardziej ten łączy. I Ola oczywiście, która dzisiaj nie śpiewała, ale która robiła to kiedyś wspaniale, łączył te wszystkie umiejętności wykonania, jak to Pan ładnie powiedział, w duszy nosi się jakąś nutkę, jakieś pamięć, jakieś odczucie, żywe odczucie wartości tej tradycji, tej muzyki. I to się przekazuje wtedy najlepiej tym bliskim zespole i wykonuje razem z nimi. I to jest moim zdaniem połączenie, którego by dobrze był. I na koniec jeszcze powiem o tym festiwalu. Bardzo się ucieszyłem, że tutaj i Pan Murawski powiedział, że się w Kazimierzu czegoś nauczył i zobaczył wartość właśnie umiał spojrzeć na swoją tradycję trochę z zewnątrz. I Pan Henryk tutaj wielokrotnie składał właśnie tę deklarację, że w Kazimierzu czegoś nauczył. Ja się też nauczyłem sporo w Kazimierzu, bo zobaczyłem tutaj, to kiedyś kolega Adamowski mi uświadomił, że jest to rodzaj takiego seminarium folklorystycznego. I ta rola festiwalu w Kazimierzu rzeczywiście w tej chwili jest bardzo ważna, żeby ją pielęgnować. My nie mamy w Polsce folklorystyki, proszę Państwa, jako dyscypliny naukowej. Nie mamy. To inaczej niż w Rosji, gdzie są znakomici folkloryści, inaczej niż na Słowacji, inaczej niż na Ukrainie, na Białorusi. Oni mają folklorystów, oni mają folklorystykę jako dyscyplinę naukową. My w Polsce nie mamy, chociaż są próby wprowadzenia tej folklorystyki na różnych, czy etnografii, czy nawet na polonicach, na kulturoznawstwie i tak dalej. Festiwal Kazimierski właściwie przyjął także taką funkcję seminarium folklorystycznego, gdzie się spotykają ludzie, którzy dokumentują, badają, którzy wykonują i którzy są instruktorami pomagającymi w tym, żeby te tradycje ochronić, przekazać. I teraz rola tych trzech grup. Ja uważam, że najważniejsi, którzy mają największy wkład w ocalenie tej tradycji ludowej, muzyki i nie tylko w pieśni, śpiewu i tak dalej, są wykonawcy. Jeśli by teraz na koniec zobaczyłem, że ręka podniesiona do góry i uznałem, że to jest znak, że bym kończył. Już kończę, ale chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że z tych folklorystycznych specjalności najbardziej bym chciał podkreślić rolę wykonawców. Autentyczny folklor to jest folklor dobrze, sugestywnie, pięknie wykonany. Piękne wykonawstwo to jest to, co powinniśmy cenić i za co będziemy zawsze skłonni jako jurorzy nagradzać. Dziękuję. Dziękuję. Pani Boguska chciała krótko odpowiedzieć. Tak, ja ad vocem do wypowiedzi profesora Bartnińskiego i w ogóle do problemu raczej. Kanon to jest słowo tak i nie. Takie jest moje przekonanie. A z obserwacji terenowej bardzo krótko powiem o takim przypadku. Stary chłop, górol z Murza Sichla, muzykant, ma ucznia. Chłopca, bardzo zdolnego. Dużo bardzo zdolnych dzieci jest na Podhalu, muzycznie zdolnych. I uczy go nut. Nut, czyli melodii podhalańskich. I mówi tak. Ja mu pokazuję tylko, jaka to melodia, jaka to nuta. Rozróżniam mu te nuty i on, jak zaczyna się uczyć, to musi ją powtórzyć, ale potem to ja mu już nic nie mówię, nic, on sam musi grać
i sam musi to w sobie mieć. No i tu zaczyna się. On właściwie w pewnym sensie, jak się słucha wykonawstwa ojca, dziadka, a potem tego właśnie wnuka, zaczyna się to przetworzenie. Nie odejście od zasady, od podstawy, ale przetworzenie, pewne zmiany. Oczywiście to się łączy ze zjawiskiem wariabilności i tak dalej, i tak dalej. To jest temat bardzo olbrzymi i bardzo trudny. Ale tu ten mądry muzyk, stary chłop, który dziecka nie krzyczał, że zmienia, ale pozwalał mu grać po swojemu, byle to była ta nuta, której uczył. Tylko jednym zdaniem. Oczywiście o takim kanonie mówię i myślę nigdy w życiu. Nie pozwoliłbym sobie na to, żeby kazać tylko odtwarzać wiernie jakiś poszczególny wzorzec. Natomiast to, o czym powiedziała pani Bogucka, właśnie w ten sposób pracuje i tak traktuje słowo kanon jako wzór, dzięki któremu tradycja jest rozpoznawalna wyłącznie, a więc nie kanon jako niewolnicze naśladowanie. Więc tak proszę mnie zrozumieć Wzorzec, akurat użyte jest takie słowo, ale o to chodzi, żeby zachować tradycję, a nie przepotwarzać ją w coś, co jej nigdy już potem przypominać nie będzie. W kolejności zgłoszenia to był pan, a później pani. Nie. Tu trzeba z mikrofonem za głośnikiem. Szanowni Państwo, nazywam się Ryszard Raweszko, jestem rzeźbiarzem twórczą. Jesteśmy z Józkiem dwójką twórców. Bardzo dobrze, że jest takie grono, tylko że jako chłop ze wsi, powiem tak, przekonujemy siebie. Gdzie są decydenci? Dobrze by było może, żeby usłyszeli, co ma tak szanowne grono profesorów i kogoś do powiedzenia. Jakie ma uwagi, bo zza biurka okazuje się, że po tym wszystkim oni i tak wiedzą lepiej. Na zasadzie ludowego powiedzenia, hebluj synu, hebluj, tata siekierą wyrówna. I takie równanie siekierą naszej kultury następuje. Doktor Brzezińska zapytała, czego byśmy nie chcieli w Kazimierzu. A tego, co nie jest wzorcem. Chciałbym, żeby tak jak na scenie, tak strój, a to już jest materialne, czyli przepraszam, moja dziedzina, taki stoiska, bo to jest te targi sztuki, 48, Kazimierz, festiwal 49, targi 48 i tam stowarzyszenie je prowadzi i przyjeżdżają najlepsi i w nagrodę. Raz zrobienie czegoś złego dyskwalifikuje. Tak, jesteśmy nieraz nielubiani. Bardzo nielubiani. Natomiast, tak jak powiedział pan Henryk, to musi być wzorzec, nie kanon, bo to się źle kojarzy. Niech będzie wzorzec, odnośnik. Coś, na co można popatrzeć, bo chciałem powiedzieć, że jestem od iluś lat, 25 lat przyjeżdżam do Kazimierza, 20 parę lat jestem w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych we Władzach, 20 parę lat obijam się po korytarzach ministerstwa i jest coraz gorzej. Bez Hołowie, nie mówię tego bez kozery. Proszę Państwa, co się dzieje w samorządach? Radosna twórczość. Kto napisał lepszy i jest, kto ma układy, ten się przebija. Ja jestem z terenu byłych Prus, to jest Dolne Powiśle, grupy osadnicze, trochę ludności autochtonicznej, ale nawet nie. Raz, nie chcę tego przeciągać, spotkałem grupę, piękne stroje, drogie jak cholera, pytam kto, z Kurzędnika, czy strój ziemi lubaskiej otworzony? Nie, bo dostaliśmy dotację i miesiąc na realizację. Firma uszyła. Pan speaker zapowiada zespół z ziemi lubaskiej. Ktoś patrzy, no jest zespół, no jest wszystko dobrze. To kto się do rzeczywistości ma jak pięć do nosa. I tak cały czas. No jak można to powielać? Na moim Dolnym Powiślu nie będę co mówił, bo jestem czarną owcą,
między innymi poproszono mnie 3 razy, zwracam uwagę dla Państwa, do oceny wieńców dożynkowych. Zapytałem, co oceniam wieńce dożynkowe. To proszę te 3, a reszta to są komunistyczne atrybuty święta plonów. Nazwijmy rzecz po imieniu, oni wiedzieli, co robią. Tu padła sprawa gwary. Proszę Państwa, ja pochodzę z rodziny klesowiackiej i tak zwany bałak był jeszcze. Tylko przepraszam bardzo, władza komunistyczna myślała i kombinowała, jak to wszystko zniwelować, zrównać do poziomu. Kto odważył się mówić bałakiem po samych swoich? Proszę mi pokazać. Toż to był wszetni głupek, no Pawlak mówił gwarą kresowiacką. Ja ją pamiętam. Ale po tym następna rzecz. Przywiezienie nauczycieli do mnie na moje tereny, gdzie mówiono gwarą malborską, byli Mazurzy, którzy mówili, mówiono różnymi gwarami, naleciałościami, a panie były z Kieleckiego. One nas uczyły najbardziej poprawnego, co można było zrobić, gdzie ta gwara została pogrzebana. I jedno mam pretensję, że dzisiaj się nie myśli, jak to odkręcić i nie pracuje nad tym, żeby to po prostu przywrócić. Robią ludzie w ogóle nieprzygotowani. Pan profesor powiedział, nie ma kogoś, kto się uczy. Jest teraz antropologia, nie ma etnografii, nie ma tego, po co? Bo wstyd. Proszę Państwa, bardzo dużo moglibyśmy mówić, natomiast powiedzenie, czego boimy się w Kazimierzu? Tego, żeby się nie przyczepiało różne i tego, co się dzieje w terenie. Dzieją się tragedie. My walczymy jako stowarzyszenie w znakomitym, najstarszym w Polsce skansenie, jeżeli Państwo wiecie, gdzie to jest to, zażądaliśmy uliczki dla twórców ludowych. Reszta niech będzie. Odpowiedź, wy nie płacicie, więc i tak macie lepiej, bo oni płacą. To jeżeli nie płacimy i będziecie nas stawiać, moje rzeźby i malarstwo na szkle Ostojewnickiego, koło Staników i Majtek, to nie przyjedziemy więcej. To było twardo postawione, bo tak się robi, bo oni płacą, no to oni wybierają miejsce. My przyjeżdżamy, kiedy przyjedziemy, a oni już dzień przed zajęli, bo lepsze miejsca, bo ludzie idą. Zastanówmy się, co my sami robimy. To jest najstarszy skansen w Polsce. Wywalczyliśmy koło wiatraka tylko dla twórców ludowych. Niech będzie to Jarbak Tłuczyciel. Reszta amatorska, jako chcemy. Teraz nazywanie wszystkiego, jeszcze raz powtórzę, garbatego i koślawego, twórczością ludową, przeglądem twórczości ludowej, tym jest ubliżaniem nam. Powoli. To nie jest tak, że wszystko jest. Twórczość amatorska, ktoś może się nauczyć doskonale. Na spotkaniu w Warszawie mówiłem, chłopa nie podrobimy. I ktoś, kto się urodził w mieście, będzie tylko poprawnie występował. Chłop ma same wady. Ci w mieście mają same zalety. Wykluczenie przez internet, składanie aplikacji, to jest wykluczenie społeczne. Bo zapomniano, że jeszcze jakaś duża część Polski, tej wiejskiej, nie ma w ogóle internetu. W ogóle nie ma internetu i składanie. Tak można by narzekać i dużo mówić. To dobrze, że na Dolnym Śląsku spróbowano coś zrobić. Ale jeżeli ja krytykuję, a już niektórzy mnie z tego znają, wręcz kpią z tego, to odpowiedź pana wójta czy burmistrza, to powiedz, gdzie mam tego swego instruktora wysłać, żeby go nauczyli. Ja nie są ważne pieniądze. Niech przyjedzie do Kazimierza, no i co? Będzie w Kazimierzu, sobie popatrzy, ale tu już ktoś wyrobiony musi przyjechać. Nie ma w terenie ludzi do pracy. Nie ma tego, nie ma ochrony systemowej. Na przykład namawia nas się twórców do otwierania galerii, do otwierania pracowni, pokazywania. A ja mówię to, co w Warszawie powiedziałem. Świat się zbrutalizował. A kto mnie ubezpieczy? Ja rozpalę w kuźni ogień i zaproszę do tego. Ostatnio zmroziło mnie, bo się odwróciłem, a Gnój złapał za dłuta. Tak i złapał za dłuta. Dłuta u mnie są tak ostre jak brzyte. Czym się mogło skończyć? Palcem odcinać. Czy ja bym się do śmierci wypłacił? Trudno by było. To są takie drobne rzeczy. Cała masa takich. Nie chciałbym. Tu padło nazwisko pana Prusinowskiego. To jest bardzo dobry muzyk. Bardzo dobrze, że to robi. Ja nie wiem, nie znam wszystkich układów tych.
Ale czy to jest muzyk ludowy? No właśnie. Czy to jest muzyk ludowy? Czy to nie do innej działki włożyć? Następnie. Jeżeli w radiu słyszę, a jest, nie ma pani Marii Baliszewskiej, że w Kazimierzu będzie festiwal, będzie namiot tyndy-dryndy, w którym będzie się działo i będą prawdziwi muzycy ludowi. I koniec wypowiedzi w radiu. Nie ma targów, nie ma prawdziwego oddania czci dla tych ludzi prawdziwych, którzy przyjadą. Zaczyna coś się przyczepiać i tego bym nie chciał. Niech będzie tydzień przed, tydzień po namiot. Niech tu się dzieje przedłużenie, cokolwiek. Tylko czy na festiwalu? Pytanie, bo nagle to ogon zaczyna machać psem. Zaczyna tak się odbywać. To nie jest tak, że my nie chcemy. Wszystko niech będzie. Każdy rodzaj muzyki jest łagodzeniem obyczajów. I nie wszystko, im więcej ludzi będzie grać, tym będzie lepiej. Tylko czy w każdym miejscu? Ja widzę, że pan profesor się denerwuje. Proszę państwa. Dzień dobry. Musimy się trochę skracać, zwięźle mówić, bo już czas jest dobry. Witam serdecznie, Martyna Żurek, Stowarzyszenie Muzyków Ludowych ze Zbąszynia. Ja chciałabym, nie wiem w sumie jak się do tego zabrać, ale chciałabym powiedzieć państwu tak jak jest. Apelowałabym o wzajemny szacunek, tak? Apelowałabym o czujność i ostrożność. Wiadomo, że festiwal i cała jego formuła, to wszystko musi ewoluować, bo jeżeli nie będzie przybierało nowych form, to to umrze śmiercią naturalną. Ale chciałabym, żeby to, co było w tym Kazimierzu, żeby było, żeby był ten szacunek z jednej strony do drugiej, tak? Żebyśmy byli otwarci, żebyśmy słuchali siebie i żebyśmy się nie przekrzykiwali i nie krzyczeli, że my chcemy zlikwidować wszystkie konkursy, bo one są na nic niepotrzebne. Ja powiem państwu, jak było. Przyjechałam tu jako 12-letnie dziecko. To był mój pierwszy festiwal i to była właściwie moja jakby premiera, tak? Ja się uczyłam po to, ażeby przyjechać tutaj i żeby przedstawić się jako ja, jako Martyna Żurek, jako muzyk ludowy, tak? Uczony przez mistrza, wcześniej przez dziadka i to była moja premiera. I ja chciałabym zaapelować o jedną bardzo ważną rzecz. Mistrzowie są różni, bo możemy pojechać, żyć w mieście i pojechać do mistrza, nauczyć się od niego muzyki i tak dalej, ale nie zapomnijmy, nigdy nie zapomnijmy o tych mistrzach, którzy uczą dzieci od takiego. Bo każdy mistrz jest dobry, tylko też pamiętajmy o tych prawdziwych, znaczy inaczej, nie prawdziwych, bo każdy mistrz jest prawdziwy, tak? Ale o tych mistrzach, którzy pokazują tym młodym dzieciom, tak? Ja nie wiem, co by ze mnie było, ja nie wiem, co bym dzisiaj robiła, jeżeli kiedyś tam ktoś nie zaraziłby mnie tą miłością do tej muzyki. I chciałabym zaapelować o to, ażeby pamiętać o tych ludziach, którzy są w zasadzie czasami mają lepszy z nami kontakt jak nasi rodzice, tak? Oni mają na nas większy wpływ wychowawczy. My możemy rodziców nie słuchać, mistrz nam powie, to my słuchamy i chodzi wszystko jak w zegarku. Chciałabym apelować naprawdę o to, ażeby słuchać jedna strona drugiej i nie krzyczeć, że będziemy likwidować konkursy i tak dalej, bo to nie ma racji bytu, ma to rację bytu. To nobilituje to młode pokolenie do tego, ażeby oni ciągle pracowali i żeby próbowali coraz dalej, tak? Tak samo jak ci, którzy nauczą się od tego mistrza w mieście i oni też tutaj przyjadą i oni są szczęśliwi z tego, że mogą coś zrobić. Tak, że poszukują, że to jest jakaś, tylko znajdźmy sobie swoją przestrzeń, przestańmy się gryźć, spróbujmy się dogadać. Musimy być otwarci i nie możemy jedni zamykać drugim drogi, tak? To jest tradycja. To jest tradycja i tradycja może być pojmowana różnie, ale apeluję o jedną bardzo ważną rzecz, o szacunek. I nie zamykajmy sobie drogi krzycząc, polikwidujmy wszystko, zlikwidujmy konkursy, nie róbmy nic. Nie. Musimy mieć wzajemny szacunek do siebie. I pamiętajmy o tych dzieciach, które przyjeżdżają tutaj i o tych młodych pokoleniach muzyków, które rosną. I oni naprawdę tym żyją. Oni się cieszą, że mogą wyjść na tą scenę. Nie jestem w stanie państwu opisać tego, jaka jest trema wychodząc. Ale każde dziecko, które tutaj jest i jest świadome tego, na jakim festiwalu się znalazło, w jakim miejscu jest. I jeżeli ma tego bakcyla, to go dalej będzie mieć. Tak samo jak ten starszy. Także tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
No, z mojego doświadczenia wynika, że w zasadzie żadna kategoria nie została zlikwidowana. Ale nie, ja mówię o głosach takich... Tutaj z sali, czy w innych miejscach formułowanych. Były właściwie, jak ja obserwuję, dwie nowinki takie. Czyli ta zmiana też jest taka bardzo refleksyjna, to znaczy w pewnym momencie zaproponowano kategorię zespoły śpiewacze, bo te zespoły po prostu zaczęły działać, te takie zorganizowane już zespoły, bo w tradycji oczywiście ludowej grupowe śpiewanie było. No do dzisiaj ono jest tam i na weselu już może mniej, ale przy pogrzebach to ono przecież jeszcze funkcjonuje, przy czuwaniach i tak dalej. A te zorganizowane, takie mniej lub bardziej zorganizowane zespoły, te, które dzisiaj mają 35 lat, czy nawet więcej, one zaczęły się w pewnym momencie pojawiać i festiwal no, taką kategorię utworzył, jak odpowiadając na zapotrzebowanie. Druga taka nowinka to jest ta kwestia tych kategorii rekonstrukcji. To są tylko te dwie rzeczy, które z nowinek tak zwanych weszły do regulaminu. Czyli generalnie trzeba powiedzieć, że jednak festiwal jest bardzo tradycyjny. On czasem, można powiedzieć, jest bardzo konserwatywny, ale ta konserwatywność, myślę, jest tutaj ważnym też elementem. Co do szacunku, to jest oczywiście zawsze on potrzebny i ten apel, myślę, jest sensowny, żebyśmy dialogowali, rozmawiali, ale właśnie w takiej formie no, wzajemnego zrozumienia i poszanowania. Dobrze, kto jeszcze? Pani Jola Dragan, Kolbuszowa tym razem. Mieliśmy tutaj... No, póki dojdzie, to oczywiście ja też pamiętam wiele osób i nawet mam swoich magistrantów, którzy tutaj startowali jako dzieci i zdobywali nagrody. A później na cymbałach zdobywały nagrody już w kategoriach dorosłych, już jako młodzi ludzie. Tych nie będę już wymieniał innych. Panie profesorze, to jest właśnie między innymi to, co chciałam powiedzieć. Osoby, które występują w tej chwili w kategorii świeżo stworzonej, która jako żywo na pewno ma swoje uzasadnienie, na pewno być powinna, aczkolwiek myślę, że może by jakoś spróbować przeformułować formułę kategorii folkloru rekonstruowanego, ale no, powiedzmy o tym potem. Te osoby, które także w sposób tradycyjny uczą się czy muzyki, czy śpiewu, czyli od mistrzów, tak jak to przystało na prawdziwych muzykantów, istnieje szansa, żeby pojawili się już kiedy rzeczywiście mistrz ich stwierdzi, że mogą się pojawić i umieją na tyle pokazać tę swoją własną tradycję, w kategorii zespołów czy solistów, w kategoriach tych, które od lat w Kazimierzu funkcjonują. Nie mam przekonania, nie wiem, czy formuła tejże kategorii jest taka sformułowana właściwie, bo nawet i sam tytuł, folklor rekonstruowany, jakby no nie do końca przekonuje mnie, czy jest użyty w sposób właściwy. Z całą pewnością jest to zapewne ogromne pole do wielkiej dyskusji i zapewne te dyskusje trwają i pewnie będą trwały. Ja po prostu wydaje mi się, że ewentualnie warto by się nad tym zastanowić. Chciałabym jeszcze tylko dopowiedzieć jedną rzecz. Tak się składa, że przyszło mi pracować na terenie, który jako jeden z tych nielicznych jeszcze, na nim występuje rzeczywiście coś, co można stwierdzić, że jest taką no, tradycją, do której warto sięgać i warto ją pielęgnować. I otóż, jeżeli jadę w teren, bo terenowym także pracownikiem jestem, jeżeli jadę w teren, jeżeli rozmawiam z takimi mieszkańcami wsi, dawnymi muzykantami, śpiewakami, którzy w pewnym momencie, kiedy przyjeżdżam po raz któryś do nich,
patrzą na mnie z boku, nie bardzo chcąc w którymś momencie rozmawiać. Pytam się, o co chodzi. Otóż okazuje się, że przyjeżdżali tam badacze, może, no nie wiem, czy z właściwym warsztatem badawczym, tacy w każdym razie, którzy przyjechali, wynagrywali, ponagrywali no, repertuar danego śpiewaka czy muzykanta i bardzo dobrze, żeby było jasność, ale jednakowoż potem okazuje się, że te nagrane przez nich melodie, nagrane przez nich pieśni są wykonywane przez tych, którzy pozyskali te utwory. No, mówiąc o tradycji, nie wspominając o mistrzach, czyli o tych osobach, od których oni nagrali dane pieśni. Osoby takie, muzykanci, śpiewacy witają mnie potem z dużym rozżaleniem i mówią, że proszę pani mi mówiła, żeby rozmawiać z każdym, żeby dzielić się wszystkim tym, co rzeczywiście stanowi naszą tradycję, a otóż mówią, źleśmy zrobili, żałujemy ogromnie, nie chcemy tego więcej robić i nie chcemy takich osób więcej widzieć. To jest takie bardzo krótkie doświadczenie, mogłabym o tym mówić godzinami, bo tak się składa, że od lat zdarzyło mi się zajmować, interesować folklorem. Co także chciałabym Państwu też taki drobny fakt pod rozwagę dać. Poza tym jeszcze tylko jedna krótka uwaga. Otóż w odniesieniu do tego kanonu, co rzeczą jest oczywiście zrozumiałą, to ja myślę, że rzeczywiście o tym, tak jak Pani później zechciała łaskawie to doprecyzować, to rzeczywiście o to się rozchodziło. Natomiast ja bym jeszcze to powiedziała tak, że jeżeli kanon, jeżeli mówiąc o wzorzec, to jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że na przykład pieśni obrzędowe śpiewane no, czysto przy obrzędzie nie zawsze były chętnie śpiewane, czy nawet niechętnie w dużej mierze, przez takich prawdziwych śpiewaków czy muzykantów, którzy też nie bardzo chcieli nawet grać rozmaite melodie, ponieważ kłóciło się to z ich pojęciem czasu świętego. No, tutaj nie potrzebuję dłuższych wykładów jakichś prezentować.